Daniel. Pojawił się na imprezie i po raz drugi w moim życiu dokładnie za siedemdziesiąta. Siedziałam w rogu wynajętej sali akademika, zastanawiając się, czy nie zwiać do domu. Po kilku żałosnych próbach integrowania się z grupą i dwóch drinkach o smaku landryn, miałam dość. A co ja tu robię? Krążyło mi po zwojach od godziny. Wygląda na to, że wszyscy zdążyli się zakolegować w połowie października. Nie potrzeba im nowych, może nawet ich nie dostrzegają. Siedzę tuż obok, a jakby mnie nie było. Milka by szału albo wyskoczyła na stolik i zaczęła tańczyć kankana. Ja tak nie potrafię już, lepiej się wycofać z godnością. Dopiję drinka i akurat zdążę na busik o wpół do jedenastej. Zerknęłam na stary zegar. Tuż obok zobaczyłam asystenta, który bronił mnie przed doktorem Świerszczem. Rozglądał się właśnie po sali, szukając przyjaznej twarzy. Posłałam mu nieśmiały uśmiech. Zauważył. A więc jednak nie noszę czapki niewidki. Zabawa taka sobie, co? I na to wskazał salę. Poszło pięć dych? Ja dałam siedem. Może asystenci mają zniżki. Usprawiedliwił sprytnych organizatorów imprezy, by przeskoczyć na inny temat. Rusinek bardzo cisnął? Starał się jak mogła, na koniec łaskawie dał mi czwórkę. Nawet nie zdążyłam podziękować panu za interwencję. Machnął lekceważąco dłonią. Byłaś taka bezradna, że nie mogłem postąpić inaczej. Teraz wydajesz się zagubiona. Bo jestem. W młodości wszyscy czujemy się zagubieni, ale to ja. Pocieszył mnie, a potem wyciągnął dłoń. Jestem Daniel. Prawie połowa grudnia. Biegłam po mieście, rozglądając się za prezentami pod choinkę. Lepiej załatwić to w porę. Po Andrzejkach czas śmiga tak szybko, że ani się obejrzysz i już nadchodzi wigilijny poranek. Zaglądasz pod biurko, a tam poza tandetnymi drobiazgami nie ma czego pakować, więc w tym roku wzięłam się za kupowanie odpowiednio wcześniej. Właśnie krążyłam po rynku, kiedy w oddali dostrzegłam Daniela. Stał zamyślony koło fontanny, karmiąc gołębie kawałeczkami bladego obwarzanka. Czy powinnam podejść? A jeśli się narzuca? Może na kogoś czeka? Tylko się przywitam i zaraz sobie pójdę. Dzień dobry. Cześć jakoś nie przeszło mi przez usta. Zagubiona studentka z imprezy. Uśmiechnął się, rzucając na ziemię okruch obwarzankowego gniota. Zapamiętałeś? Ucieszyłam się. A przecież taki facet jak on spotyka codziennie dziesiątki interesujących kobiet, studentek, uczennic. Czasem tak się zdarza, że zapamiętujemy jakiś obraz na całe życie. Sam nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Trzeba by zapytać neurologa. Podsunęłam. Tacy sporo wiedzą o procesach zapamiętywania. Chodzi mi o coś innego. Otrzepał dłonie z okruszków. Widzisz, codziennie każdy z nas przeżywa kilka chwil, które są ważniejsze od innych. Jakiś strzęp rozmowy, obraz, na przykład zaczepi nas małe dziecko, albo nieznajomy zapyta o godzinę, i pamiętamy to do końca życia. Dlaczego właśnie to, a nie coś, co się zdarzy sekundę później? Dlaczego tak jest? Zamilkłam porażona głębią jego pytania. Staliśmy w milczeniu, patrząc, jak gołębie niemal depczą po sobie w poszukiwaniu ostatnich okruchów. Lubię patrzeć na ptaki. Odezwał się nagle Daniel. Uświadamiają mi, że istnieje lepsze, prostsze życie. Powinnam teraz stanąć na wysokości zadania i powiedzieć coś ważnego, co nada tej chwili głębie. Ja lubię zimę. Jest taka biała i cicha, zwłaszcza noce. O rany, ale panał. Wolę deszcz, wyznał. Daje mi poczucie bezpieczeństwa. Jest dla mnie czymś kojącym. Znowu niezręczna cisza. Dlaczego nic nie mówię? Nagle Daniel zaczął szybko mrugać. Co robisz? Zaniepokoiłam się. Kiedyś przeczytałam, że jeśli chcesz zapamiętać ważną scenę, najlepiej zamknąć oczy na kilka sekund, a potem zacząć szybko mrugać. A ja bardzo chcę zapamiętać ciebie w tej szarej kurteczce z ogromną torbą. Chcę cię zapamiętać na długo. Bardzo długo. Musiałam komuś to opowiedzieć, przepraszam. Wiśnia, nie musisz się tłumaczyć. Odezwał się Irek jak zwykle na czworakach i jak zwykle pod stołem. Człowiek musi się wygadać, inaczej by pękł z nadmiaru tajemnic. Może ja cię zanudzam. Lubię słuchać, zapewnił. I całe szczęście, bo miałbym przechlapane. Nawet nie wiesz, ile ja się nasłuchałem od swojej historycznej matki, zakochanej w niewłaściwych facetach. Teraz ma u boku profesjonalistę, który mnie odciążył, ale siostra nadal mi się zwierza. Nawet babcia czasem się poskarży głównie na przedmioty, które ciągle się przed nią chowają. Także jedna opowieść więcej nie robi wrażenia. Dzięki, naprawdę mi ulżyło. To jedyne, co czujesz? Zapytał rzeczowym tonem. No nie. Nadal czuję oszołomienie z powodu Daniela. Można powiedzieć, że skutecznie cię ogłuszył, fachowiec. Nikt mnie nie głuszył. Oburzyłam się. Po prostu nie spotkałam jeszcze takiego faceta. Jakiego? Drążył Irek. Takiego, który by mi bardziej imponował niż mój tata. Niestety. Dlaczego niestety? No bo Łupio, że ktoś obcy wydaje mi się większym autorytetem niż tata. Żebym ja miał takie problemy, parsknął Irek. Mój stary przestał być dla mnie autorytetem, kiedy znikł z domu prawie dwadzieścia lat temu. A jak się znowu pojawił, to stracił w moich oczach podwójnie. Ale mój tata nigdy nie znikał. Brał czynny udział w procesie mojego wychowania. Nauczył mnie wielu cennych umiejętności, na przykład stenotypi i podstaw greckiego – a ja mu się tak odpłacam. Nie dość, że go oszukuję ze studiami, to jeszcze podziwiam jakiegoś asystenta. Zakochałaś się? Zapytał. Wprost jak to, Irek. Czy się zakochałam? A co to właściwie oznacza? Myśleć o kimś? Nie myślę, bo cały czas się zastanawiam, jak powiedzieć tacie o zmianie kierunku. Zachwycać się czyjąś urodą? Wprawdzie Daniel wygląda tak, jak zdaniem mojego taty powinien wyglądać narzeczony jego córki, ale czy to jest mój typ? Czy wysoki, szczupły szatyn o inteligentnym spojrzeniu rzucanym z zadrucianych okularków jest spełnieniem moich estetycznych oczekiwań? Marzyć o spotkaniu? Szczerze powiedziawszy, to ja się bardziej tych spotkań boję niż o nich marzę. Bo Daniel oczywiście rzuci głęboką myśl, a ja zaraz zaczynam się jąkać albo wypalę coś na poziomie pierwszej gimnazjum. Więc sama już nie wiem. Druga połowa grudnia. Trawka nadal pracuje nad Marią. Za to Maria właśnie nam wyznała, że los postawił na jej drodze prawdziwego mężczyznę, który nada jej życiu sens i pomoże odnaleźć zapomniany smak. Tak właśnie czuję... – zapewniła nas, nakładając na odrost mieszankę farby w odcieniu piekielnej smoły. – A my czujemy wyłącznie gryzący smród amoniaku – szepnęła z spod kołdry. – Kiedy nastąpiło to cudowne zdarzenie? – zainteresowała się Milka. – Wczoraj o dwudziestej pięć w CK Browarze. Po prostu guru. Maria, zmęczona atmosferą bohemy, postanowiła na chwilę zmienić otoczenie. Obejrzała kilka wystaw z artystyczną biżuterią, a potem całkiem nieoczekiwanie zeszła na dół do ceka Browaru, wiedziona dziwnym przeczuciem i aromatyczną smogą najnowszych perfum Hugo Bossa. Usiadła z boku, nieco speszona ilością osób, zwłaszcza doskonałych kopii Britney Spears. Siedziała samotnie, sącząc grzane piwo z sokiem. Paskudztwo. Ale pomaga na nieśmiałość. Kiedy nagle podszedł do niej on. Jedyny niepowtarzalny połówka guru. Masz w oczach taki żar, dziewczyno, że muszę się przysiąść, oznajmił dosuwając krzesło. Jak ci na imię i czego tak gorączkowo szukasz? Maria. Ledwo to z siebie wydusiła. Miała nadzieję, że nie słyszał, jak bije jej serce. Dudniło na cały browar. A szukam głębi prawdy i tego czegoś, co sprawi, że życie nabierze sensu. Dokończył za nią. Wszystko można wyczytać z twojej twarzy. Lekko przesunął palcem po szyi. Mogę ci to dać, Mario? Musisz tylko zastosować się do wytycznych. Tak. Wyszeptała rozdygotana. Należała do niego ciałem, duszą i artystyczną biżuterią z miedzi. Jak mogła przeżyć bez niego tyle lat? Chodzić po świecie? Oddychać? Przede wszystkim... Guru podrapał się po czole, szukając w zakamarkach neuronów odpowiednich wskazówek. Musisz wrócić do naturalnej prostoty, nie cierpię wyrafinowanych, przeintelektualizowanych idiotek. Musisz być naiwna i pusta, pusta jak cynowe naczynie, które napełni prawdziwą wiedzą. Napełni, napełni, proszę, błagała go w myślach Maria. Bezmyślne, zero logiki, musisz się kierować zwierzęcym instynktem, zaufać mi całkowicie. Tylko wtedy uwolnię twój potencjał. Poddaj się ukrytym emocjom, obudź wewnętrzne dziecko, dziecko lubi kicz, cyrk, wesołe miasteczko. Masz być na każde moje skinienie, pstrygnięcie palcami. O, tak, zademonstrował. Tak, powtórzyła Maria, zamykając oczy. Ujrzała wirujące kolorowe spirale, deszcz złotych iskier i cyrkową muzykę. Była szczęśliwa. Jak mogę cię nazywać? Guru, przez duże G. Mówię wam, to niezwykły człowiek. Mógłby mieszkać w pałacu, a wybrał skromny pokój w Ikei. Gdzie? Zapytałyśmy równocześnie, ja z korytarza, gdzie podkręcałam grzejnik na maksa, a Wiktoria i Milka spod kołdry i dwóch koców pożyczonych od trawki. W Ikei. To prezent od dyrektora firmy. Za co? Zdziwiła się Wiki. Za odnalezienie sensu życia. Facet stał już na krawędzi, miał ochotę się powiesić w dziale zabawek. Na szczęście spotkał jego. Przegadali dwie godziny przy piwie, a potem nagle ten szef poczuł, że chce żyć. Szczęśliwy pyta, jak mógłby się oddzięczyć. Guru poprosił tylko o pokój. Na własność? Zainteresowała się Wiktoria. Taki człowiek jak on gardzi własnością. Po prostu tam pomieszkuje. Przychodzi w nocy, wybiera sobie jedno z łóżek i zasypia, a rano znika, zanim się pojawią pierwsi klienci. Fascynujące. Maria udała, że nie słyszy ironii. Guru gardzi stabilizacją, nie chce się przywiązywać do rzeczy. Obawiam się, że do ludzi również. Zmartwiła ją Wiktoria. Na szczęście ja nie mam syndromu kobiety magnesu. Nie lubię, kiedy facet jest do mnie przyklejony. Więc czego chcesz od guru? Niczego. To ja chcę mu dać prawdziwe szczęście. Prawdziwe szczęście na kanapie Freswick, parsknęła Milena. Za jedyne 1300 zł. Wigilia. Jak co roku spędziliśmy ją razem z babcią, ambitnym bratem taty, jego uległą żoną oraz ich genialnym ośmioletnim synem. Zaczęło się całkiem zwyczajnie. Wujek jak zwykle stwierdził, że nie urosłam. Ciotka zapytała, czy mam już narzeczonego. Młody geniusz mruknął cześć, a potem siedział bez ruchu, wpatrzony we własne kolana. Za to babcia, jak to babcia. Zamartwiała się, że znowu schudłam dziesięć kilo. Powinniście iść z wisią do lekarza, poradziła tacie. Teraz panienki na to chorują jak dawniej na suchoty. Widziałam w telewizji. Nic nie jedzą i potem umierają. To taka straszna choroba, amoroks, a na jednym kanale bez przerwy je pokazują, żeby ludzi ostrzec. Chodzą takie kościotrupy w łachmanach po czerwonym dywanie, nogi im się chyboczą jak źle przykręcone, a widownia patrzy na to przerażona. Dobrze, mamo, pójdziemy, obiecał tata, niecierpliwie krusząc opłatek w dłoniach. To wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Właśnie zdrowia, powtórzyła zgnębionym głosem babcia. Bo ten amorok skrąży w powietrzu. Może zaatakować każdego, nawet młodych mężczyzn jak ty i Pawełek. Tak mówili w telewizorze. Wujek zagłuszył babcie, podkręcając muzykę z promocyjnej płytki dołączonej do któregoś z czasopism kobiecych. Wróciliśmy do składania życzeń, tych samych jak co roku. Zdrowia, szczęścia, sukcesów. Z naciskiem na naukowe. Stół, jak zwykle, uginał się od tradycyjnych smakułek, pracowicie ulepionych przez ciotkę, a w tle straszyła choinka przystrojona plastikowymi ozdobami z Tajwanu. Imponujące łańcuchy, odezwała się mama, rozglądając się po pokoju w przerwie między grzybową a kolejnym z obowiązkowych dwunastu dań. Sam zakładałem, oznajmił wujek. Lampki sprowadzaliśmy aż z Berlina. A wy macie jakieś lampki? Od truskich, jak co roku, odpowiedziała mama. Świecą, kiedy mają ochotę, słowiańska dusza. A choinkę pewnie starą? Ma już ponad dziesięć lat, potwierdziła, jak zawsze, mama może nawet dwadzieścia. A nasza ma ponad trzy metry. Pochwalił się wujek. Dobre te krokiety, odezwała się po chwili mama. Ty przyrządzałeś, Marian? Nie, to ja przyznała się żona wujka Klaudia. Marian wprawdzie doskonale gotuje, jak zwykle mężczyźni, ale oboje jesteśmy zdania, że nie może zbyt często zaglądać do kuchni, bo wtedy mógłby się wypalić. Przypalić? uaktywniła się znowu babcia. Wypalić, mamo, wypalić. Poprawił ją wujek. Czyli roztrwonić swój talent w serii rutynowych, kuchannych czynności. Właśnie, podjęła ciotka Klaudia. Dlatego oszczędzamy talent Mariana na lepsze okazje. Jakie? Zainteresowała się mama, dokładając sobie krokieta. Na lepsze. Z naciskiem powtórzył wujek i zmienił temat. A ty, Wiśnia, a jak sobie radzisz na studiach? Bo nasz Krystian to już czyta Dostojewskiego, a ma tylko osiem lat. Biedne dziecko, odezwała się babcia i zaraz umilkła pod wymownym spojrzeniem wujka. Wisława czytała Dostojewskiego, jak miała siedem lat. Tata dał się wciągnąć w wyścig talentów, prawda? Prawda, czytałam, bo tylko to zostawił mi w pokoju. A potem miałam koszmarne sny z jakąś zakrwawioną staruszką. A po angielsku kiedy zaczęłaś mówić? Wujek zadał kolejne pytanie ze standardowego zestawu. Bo nasz Krystian to już płynnie mówi. Żałowo. Pochwaliła mama. Powinieneś podziękować, i Marian. Przecież to ja go zapisałem na lekcję. Zdziwił się wujek. Ale to dzięki genom Klaudii mógł z tego kursu odnieść korzyści. Nie wiedziałeś, że inteligencję dziedziczy się po matce? Naprawdę? Ucieszyła się ciotka i zaraz wyszła do kuchni po nową porcję pierogów z kapustą. Przy okazji włącz telewizor. Zwrócił się do niej wujek. To nam Krystian coś przetłumaczy. Ciotka odstawiła sagan z pierogami i zaczęła szukać jakiegoś programu po angielsku. Zostawcie mi krople miłości! Poprosiła nagle babcia. Niby nieobecna, ale zdążyła wypatrzeć swój ulubiony serial wśród błyskawicznie zmienianych kanałów. Mamo, w wigilie telewizja! Upomniał ją wujek. Przecież sam prosiłeś, żeby włączyć. Stanęła w obronie babci moja mama, burząc ustalony scenariusz. Praktykujesz prawo kalego? No dobrze, ale tylko kilka minut. Niechętnie zgodził się wujek. Zamilkliśmy, wpatrując się w ekran. Ten Marek, poinformowała nas babcia, to jest zły człowiek. Nie chce puścić żony do pracy. Bzdury jakieś. Parsknęła mama. Który polski chłop nie chce dziś puścić żony do pracy? Jeszcze się cieszy, że go baba odciąży finansowo. A ja uważam, że kobiety powinny siedzieć w domu. Wujek po raz tysięczny ujawnił nam swoje poglądy na temat podziału obowiązków damsko-męskich. To mężczyzna powinien utrzymać rodzinę. Właśnie poparła go ciotka Klaudia. Co nie zawsze jest łatwe. Oczywiście, że nie jest, podchwyciła mama. Dla wielu polskich mężczyzn to ogromny problem, utrzymać. Tak sobie żartujesz z polskich mężczyzn, a tymczasem ostatnie szwedzkie badania pokazują, że mężczyzna mięczak, który pomaga w domu, wcale nie jest przez kobiety poszukiwany. Gdzie to czytałeś? skosiła go mama. W ulotkach parafialnych? Nie. W poważnym czasopiśmie. Odparł chłodnym tonem wujek. Z tych poważnych pism, gdzie podają dziesięć łatwych sposobów obsługi kobiety? Krysiu, oburzyła się ciotka. Jak możesz? A co, myślałaś, że twój Marian czyta wyłącznie prusta i gazetę z programem? Dacie mi dokończyć? Zdenerwował się wujek. Proszę, chętnie posłucham o mężczyznach w Szwecji. No, dziękuję. Jak podają ostatnie badania, Szwedki wolą twardych, brutalnych samców z krajów muzułmańskich od swoich nudnych blond pantoflarzy o łagodnych, niebieskich oczach. Naprawdę? To się świetnie składa, bo wiele Polek chętnie by pomieszkało z takim blond nudziarzem, który by jej podał do łóżka śniadanie wraz z porządną grą wstępną. Odparowała mama, dorzucając niewinnym głosem, kiedy będzie deser? Nie mogę się już doczekać. Wyszliśmy dwie godziny przed pasterką. Tata nie mógł znieść upokorzenia i powiedział, że potwornie boli go głowa. Pożegnaliśmy się zdawkowo z rodziną, ja zdążyłam cmoknąć w czoło babcie, nie wiem, czy zauważyła znieczulona kroplami miłości, i wypruliśmy w stronę własnego domu. Dwa dni przed Sylwestrem. Zmęczona konsumpcją świątecznych krokietów z grzybami i kolejnego tomu biografii Jonathana Axona, wybrałam się do dziewczyn. Milka jeszcze nie wróciła, powiedziała Wiktoria. Ale trawka zaraz tu zajrzy. Będziemy wspólnie podziwiać wielkie dzieło Marii. Jakiej Marii? Z powodu świąt przyszło mi na myśl jedynie dzieciątko na sianie. A, bo ty nic nie wiesz. Maria namalowała abstrakcję. Chodź zobacz. Deszłam do pokoju. Na południowej ścianie tkwił ogromny kleks, jakby ktoś niechcący bryzgnął tuszem z ogromnego pióra. Dodajmy tuszem w kolorze neonowego oranżu. Spojrzałam na Wiktorię, a potem znowu na kleksa. Energetyczne? Bardzo. Przytaknęłam. Zdaniem trawki ta abstrakcja wiele mówi o bogatym wnętrzu Marii. Bogate wnętrze brzmi jak opis wyposażenia samochodu. Co dokładnie? Zainteresowałam się. Że Maria ma skomplikowaną psychikę. Wyrecytował trawka z korytarza. I że przeżywa jakiś dylemat. Będę wiedział więcej, jak domaluje plamy indygo. Ma coś jeszcze domalować? Przestraszyłam się. Tuż po nowym roku. Zdradziła Wiktoria. A gdzie jest teraz? Na nartach. Mogłeś z nią jechać, trawka. Jaj, narczy to kiepskie połączenie. Próbowałeś? Zapytałam. Raz w maturalnej ojciec postanowił nadrobić zaległości wychowawczej i wynajął dla nas kwaterę w Stasikówce. Rezerwował przez telefon, więc nie widział, co bierze, a na miejscu się okazało, że pokój jest zimny i pełen karaluchów, za to bez ciepłej wody, bo właśnie zepsuł się bojler. Jak zwykle na kwaterach w sezonie, dodała Wiktoria. Jeszcze nie trafiłam na ciepłą wodę, a jeszcze w góry od liceum. I co z tym twoim tatą? Otuleni owczymi skórami, przemęczyliśmy się dwa dni. Stary trochę ponarzekał na swoje ciężkie życie, że nie ma swobody i musi płacić alimenty na trójkę dzieci, a jeszcze kroi mu się czwarte. To faktycznie sprawy mu się wymknęły spod kontroli, przyznała Wiktoria. Wymknęły mu się już 19 lat temu, kiedy uciekł od nas ze studentką filozofii. Mama wróciła ze szpitala ze mną na ręku, a tu, zamiast bukietu Gerber, odpowiedniego w takiej sytuacji, czekał na nią list, że ojciec odchodzi, bo spotkał swoje szczęście, a szczęścia, wiadomo, lekceważyć nie można. Pół roku później chciał wrócić. Na swoje szczęście moja mama jest jak G.I. Jane. Ma więcej ikry niż syberyjski jesiotr. Nawet nie wpuściła go za próg. Moja no wpuściła. Odezwała się Wiktoria. Rok później tata spakował walizkę i powiedział, że już odnalazł swoje miejsce. I nie jest to Polska, ale pociąg na trasie Moskwa-Pietuszki. No i pojechał. Jak tak was słucham? Wtrąciłam. Taż się czuję winna, że mam normalną rodzinę. Spoko. Trawka wzruszył ramionami. Takie czasy. Nawet Luke Skywalker wychowywał się bez ojca. Idzie się przyzwyczaić. Uśmiechnęła się Wiktoria. Masz ze swoim jakiś kontakt? Zainteresował się Trawka. Śni mi się raz na pół roku, w urodziny i na Boże Narodzenie, ale to prawosławne, czyli w styczniu. Mówi coś? Składa życzenia i opowiada pokrótce co u niego. Został konduktorem, zapuścił półmetrową brodę i wreszcie jest u siebie. A mój ciągle szuka swojego miejsca, zwykle u boku coraz młodszych dziewczyn. Ciekawe, co w nim widzą. Musisz się spytać, Mari. Wypaliłam i od razu pożałowałam. Dlaczego, Mari? Nie zrozumiał trawka. Bo ona lubi starszych facetów, chyba. Próbowała ratować sytuację Wiktoria. Tak nam kiedyś wspomniała. Aha. Trawka wbił wzrok w czubki swoich zniszczonych mokasynów. To znaczy, trawka. Wiki przełknęła ślinę. Nie będziemy cię oszukiwać. Maria się zakochała. Ale to jeszcze nic pewnego. Facet ma żonę, dzieci i bójną wyobraźnię. Zupełnie jak mój stary. Trawka potarł blade czoło. A ja sobie marzyłem, że... Nieważne. Dokończę wam z tymi nartami. Trzeciego dnia wyleźliśmy spod skór i postanowiliśmy pozjeżdżać z pagórka, który był za domem. – A narty mieliście skąd? – zapytałam. Stary pożyczył od znajomych jakieś straszne trupy, ale nie mieliśmy żadnych kombinezonów, więc ja zjeżdżałem w płaszczyku do kolan, a ojciec w zamszowej kurtce i kapeluszu kowbojskim. – Nieźle musieliście się prezentować. Prezentacja nie trwała zbyt długo, bo ojciec od razu się wykrzaczył, a ja zjechałem w dziesięć sekund na dół, gubiąc po drodze czapkę z pomponem i kolorowe szaliki – Nagle ujawnił mi się lęk wysokości, więc wrzeszczałem tak, że wypłoszyłem wszystkie kozice w promieniu stu kilometrów. Na dole odpiąłem narty i wróciłem do zimnego pokoju, a następnego dnia ojciec dostał rozpaczliwy telefon od swojej nowej dziewczyny i wyjechał. Taki już los. Wiktoria pogładziła go po ramieniu. A ta mnie żałuje. Burknął trawka. Żadna przyjemność wysłuchiwać od snowboardzistów, że się jeździ na boazeri i wygląda jak sportowiec z byłego NRD. No tak, odwieczny konflikt o trasy zjazdowe, a tyle się ostatnio mówi o tolerancji. Od kiedy jest zakochana? Trawka zapytał niemal szeptem, jakby się wstydził, że Maria nadal go obchodzi. Od paru dni, tygodni, a może już jej przeszło? Kto to jest? Taki jeden, nazywają go guru. Ten guru? Zdziwił się Trawka. Co otwiera dziewczynom kanały energetyczne i naciąga je na piwo? Nie wiem, czy otwiera. Raczej naciąga, nie tylko na piwo. Maria płaci za wódkę, chipsy i papierosy. Co ona widzi w tym starym pierniku? Twierdzi, że guru daje jej spokój i że przy nim czuje się naprawdę bezpiecznie. Coraz częściej utwierdzam się w przekonaniu, że największe poczucie bezpieczeństwa dają palanci, którzy najmniej na to zasługują. Można tak pomyśleć, zgodziła się Wiki. Kiedy się przyjrzy facetom Mileny, przy Markusie czuła się jak w schronie dla prezydenta. Ciekawe, dlaczego tak jest? Może to poczucie wypływa z nas samych. Zastanawiała się Wiktoria. Jeśli nie możemy go dostać od drugiej osoby, uruchamiamy wewnętrzne zasoby. Potem nam się wydaje, że to zasługa faceta, którego poznaliśmy przypadkiem w modnym klubie. Pomyśleć, że Maria dała się oplątać komuś takiemu. Trawka przygryzł dolną wargę. Tyle mówiła, że szuka głębi i prawdy. Szukała, ale już znalazła w osobie guru. A ja się łudziłam, że to coś więcej niż banalne uniesienia z podstarzałym blagierem. Oj, Trawka, nawet nie wiesz, jak Maria przeżywa. Zwłaszcza kiedy górują straż, że wyjedzie nad Amazonkę. Myślałem, że jest mniej naiwna, że jest twardsza, a ona. Ona ma takie miękkie serce. Rozczulił się trawka. Dlatego nie mogę jej zostawić w szponach tego mitomana. Siła miłości. Westchnęła Wiktoria, poruszona deklaracją trawki. Co dokładnie masz zamiar zrobić? Tego trawka niestety nie wiedział. Może na początek poczekaj na rozwój wydarzeń, podsunęłam. Chyba nie mam wyboru. Cholera, na tym właśnie polega życie. Wciąż czekamy na rozwój wydarzeń. To samo powiedział Daniel. Zadzwonił, żeby mi złożyć świąteczne życzenia, a ja odwzajemniłam się tym samym. No prawie, bo on jak zwykle zabłysnął, a mnie przyszły do głowy same wyświechtane zwroty. Przez kilka minut poruszaliśmy wyłącznie tematy neutralne, jak pogoda, ceny prażonych orzeszków i fatalny stan płyt chodnikowych na rynku. Aż wreszcie Daniel zapytał, czy już powiedziałam rodzicom o studiach. Wciąż czekam na odpowiednią okazję. Szepnęłam do słuchawki, rozglądając się nerwowo, czy rodziców nie ma w pobliżu. Tak właśnie mówią młodzi. Odezwał się Daniel. Ciągle na coś czekają. Wydaje im się, że życie jeszcze się nie zaczęło, że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem ciągnął. Nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje sobie pytanie, czym było to całe czekanie. Wtedy jest już za późno. Więc obiecuję, że od nowego roku przestanę czekać. Zacznę żyć, cokolwiek to oznacza. Zima. Sylwestrowy wieczór. Zróbmy szybki przegląd zawartości barku. Wiktoria wskazała tekturowe pudło po komputerze Irka ukryte pod łóżko stołem. Sprawdźmy, co my tu mamy. Trawka zajrzał do pudła. Czeski rum i cztery sześciopaki piwa, a za oknem chłodzą się ruskie szampany. Mam nadzieję, że dotrwają do północy. Ty obiecałeś pięć win, a Olek wiadomo, tak zwany prąd do piwa. Poza tym mamy siedem litrów kefiru, pięć mineralnej, beczkę ogórków wraz z kwasem i ze sto kilo rozmaitych precli oraz chrupek. Wiktoria otworzyła wieko drewnianej komody, gdzie składowano prowiant. Wyłożę jeszcze sałatkę z majonezem. Zaoferowała się Milka. Eksperymentalny wyrób taty. Będzie świetnym wypełniaczem na jutro. Wypełniaczem czego? Pawia pospolitego wyjaśniła mi. Pewnie tego jeszcze nie wiesz. Odezwał się trawka. Ale jeśli podczas kaca człowiek pragnie sobie bluźnąć, a nie ma czym, wtedy naprawdę cierpi. Dlatego wypełniacz pawia to bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza wypełniacz tłusty, gęsty i wstrętny w smaku. Taki łatwiej wypływa na powierzchnię. Dokończyła Milka, wąchając zawartość słoika. Ten będzie doskonały. Nie utrzyma się w żołądku nawet 15 sekund. Skrzywiłam się, bo właśnie doleciał do mnie aromat eksperymentalnej sałatki. Mam nadzieję, że nie będę musiała doceniać jego walorów. Kiedyś będziesz musiała zacząć, powiedziała Milka. Lepiej teraz wśród towarzyszy niedoli, niż za pół wieku otoczona obojętnymi pielęgniarkami z domu zachodzącego słońca wieku w naszym wieku to pełna abstrakcja, co dziewczęta? Zauważył Trawka. Równie dobrze mogłabyś powiedzieć, że ten cały dom czeka wiśnie za dwa miliardy lat. Dobra, filozof, powiedz lepiej, czy przygotowałeś płytki z muzą? Wtrąciła się Wiktoria. Czekają od wczoraj same antydepresyjne hity. Ricky Martin, Natalia Oreiro i oczywiście Boys Bendy. Doskonale. Ucieszyła się Milka. To co? pora narzucić cekiny i go! Kilka godzin, piętnaście piw i cztery szampany później. Kto chce piwo? Kto wino? Przekrzykiwała muzyka Milka, cała w brokacie i piórach. A może są już pierwsi chętni na kacusia? Proponowała Wiktoria. Nie było zgłosili się natomiast spragnieni trunków o większej mocy. Znaczy to? – odezwał się Olek. – Ciepła wódka? O piątej nad ranem? Z plastikowej mydelniczki? Nie odmówię. Polewaj. – Są jakieś inne specjały? – zapytał Trawka, mocno spięty z powodu nieobecności dwóch Marii swojego życia. Jednej cielesnej, a drugiej zielnej. – Nie ma i nie będzie – wyjaśniła Milka. Od czasu imprezy Andrzejkowej, kiedy to chłopcy przynieśli kwas, spożyli, a potem weszli do windy i zjechali dwa piętra niżej. Przecież tu nie ma windy, zauważyłam. No właśnie. Wiki uniosła znacząco brwi. A to nie koniec. Zjechawszy do piwnic, nabrali apetytu i postanowili skoczyć po coś do jedzenia. Zaczęli krążyć po okolicy, wreszcie znaleźli nocne za rogiem, weszli do środka. Skąd to wszystko wiesz? Byłaś z nimi? Sklepowa to nasza znajoma, opisała wszystko ze szczegółami. Oczywiście nie wiedziała, że znamy chłopaków, bo już nigdy by nas nie obsłużyła, dodała Milka. Więc wtedy przyszła do pracy jak zwykle. Siedzi znudzona, dłubie w zębach, a tu wchodzi dwóch gości. Zmierzbione włosy, oczy jak u wampira, trochę po kwasie, a trochę na widok wędrin za ladą. Wreszcie jeden z nich, sądząc z opisu Andrzej, wybrał jałowcową suchą i prosi, żeby mu ukroiła ze 30 deka. Ale tak bełkotał, że babka nic nie zrozumiała. Więc Jędruś dalej jej tłumaczy. Pokazuje trzęsącym paluchem. A w końcu nie wytrzymał. Przeskoczył przez ladę, złapał za topór. I sam co ukroił. Czujecie klimat? Gość, metr dziewięćdziesiąt pięć stoporem w ręku. Baba o mało nie zemdlała. Trzeba mu przyznać, że ukroił dokładnie trzydzieści deka, powiedziała Wiki. Ale i tak już nie chcemy podobnych historii, zakończyła Milka. A słyszeliście te o sensie życia? Spytał Olek. No mów, poprosiliśmy. W końcu, sens życia to jest to, czego szuka każdy początkujący student. Potem już nie ma na to czasu. Tak przynajmniej powiedział mi Daniel. Sens życia. Znajomy Olka eksperymentował z grzybkami, szukając nieziemskich odlotów. Raz trafił na przedziwny towar. Zażył, odczekał chwilę i nagle błysk. W deseniu zasłon zobaczył wzór na wszechświat, zamknięty w jednym, prostym zdaniu. Odkrył sens życia, ale kiedy się obudził na drugi dzień, niczego nie pamiętał. Pozostało tylko niejasne wspomnienie, że przez chwilę miał dostęp do największej tajemnicy kosmosu. Tydzień później znowu spróbował grzybków. Tym razem ujrzał wzór na dywanie i odbiciu kanapy. Ale na drugi dzień znowu pustka. I tak się to powtarzało kilka razy. Wreszcie podjął odpowiednie działania. Przygotował kartkę, długopis, zażył grzybki i czeka. Gdy tylko doznał olśnienia, zaraz wszystko zapisał. Jedno ważne dla ludzkości zdanie. Wstaje rano, od razu pędzi do kartki i czyta: Jak stanę na krześle, czubkami palców dotykam sufitu. Milczeliśmy porażeni. Słuchajcie, a gdzie jest właściwie Maria? zapytał nagle Adam. Bawi się razem z góru, odpowiedziała Milka. Można powiedzieć, że eksperymentuje z grzybem, rzucił Irek. Ile ma lat? Sądząc po wyglądzie, 270, Ocenił trawka. Dawa się wkręcić? Olek pokręcił z niedowierzaniem głową. Gościu wciska jej takie kity, podjęła Milka że podejrzewam go o poważne zaburzenia. Ostatnio znikł na kilka dni, pewnie znowu się zadekował u jakiejś baby. Zadzwonił do Marii, mówiąc, że miał wypadek w Alpach. Ponoć prowadził tam treningi dla szwajcarskich menedżerów, dodała Wiktoria. Maria szalała z rozpaczy. Pewnie nie chce mnie martwić, może nawet umiera z dala ode mnie. Minął tydzień. Wyskoczyliśmy z Irkiem do alchemii, a tam guru, cały i zdrowy, oczywiście jak na swoje dwieście lat, kurzy, pije i podrywa kolejną laskę. Marii z nami nie było. Dlatego nie chciała nam wierzyć, kiedy powiedziała guru, że go widziałyśmy, zaprzeczył. Wyjaśnił, że zazdrościmy jej szczęścia, więc przestałyśmy się wtrącać. Trzeba było jej powiedzieć, żeby go poprosiła o paszport. Niech sprawdzi, czy rzeczywiście siedział w tych alpach. Mówiłyśmy. Nawet go spytała, ale ją wyśmiał. Dziewczyno, mówi. To są tajne szkolenia. Ja mam paszport dla osób wykonujących zadania specjalne. Nie mogę go nikomu pokazywać. I tyle. A ile zdarł z niej forsy na piwo, fajki, drinki? Jej rodzice się nie dziwią, że tyle wydaje? Zapytałam. Coś ty? Powiedziała Wiktoria ustalili jej kieszonkowe w wysokości dwóch pensji mojej mamy i niech z tym robi, co chce. Kiedyś wydawała na miedziane wisiory, a teraz na Stefana. To wpadła. Guru znalazł kurę znoszącą złote jajka. Będzie jej dobrze pilnował, chyba że coś wymyślimy. Na razie poczekajmy do otwarcia kanałów trzeciego lutego. Wtedy ma nastąpić uwolnienie potencjału. Jak do niczego nie dojdzie, to może przejrzy na oczy, a jak nie, to przystępujemy do zmasowanego działania. Ja bym nie odwlekał. Mruknął trawka. Bo może już nie będzie co uwalniać. Nie wiadomo, ile jej zostało tych, no. neuronów. Wszyscy cię rozumiemy, stary. Irek poklepał go po ramieniu. Nie każdy chciałby chodzić z gumową lalą bez mózgu, ale teraz nic do niej nie dociera. Musisz poczekać. Przez chwilę pomilczeliśmy, rozmyślając nad ciężkim losem trawki. Ale w końcu sylwester to sylwester. Trzeba wykonać normę. 2 stycznia. Starsze o rok sprzątamy po sylwestrowej imprezie, przy okazji zbierając do kupy strzępy wspomnień. Do tego służą ponać przyjaciele, odezwała się Milka, żeby mieć z kim pogadać o wspólnych przeżyciach z przeszłości i uzgodnić, co się właściwie zdarzyło. A jak było? Maria okazała uprzejme zainteresowanie. Głośno. Odparła Milka, zbierając do reklamówki plastikowe butelki. Poza tym trawka upił się na smutno i bełkotał coś o szponach mitomana. A Irek wyszedł wreszcie z pod stołu? Tak, i niechcący pociągnął za kabel, zrzucając sobie na głowę klawiaturę, słój z bigosem oraz dwa słowniki. Więc całe przedpołudnie spędził na pogotowiu, a wieczór na sprawdzaniu, czy mu się nie zsunął opatrunek z czoła. No i przydała się sałatka od taty Milki. Dodała Wiktoria. Niektórym już o piątej rano. Rzuciła mi niepozbawione współczucia spojrzenie. Nigdy nie piłam ciepłego wina. Tłumaczyłam się mocno speszona. Daj spokój, Wiśnia. Przecież wszyscy korzystaliśmy z sałatki. Trawka nawet dwa razy. Trzeba przyznać, że spełnia swoje zadanie. Pochwaliłam. Dzięki, przekażę tacie. Ucieszyła się Milena. A ty jak się bawiłaś? zapytała Wiktoria. Sama nie wiem, czekam na zdanie guru. Nieźle się urżnęłaś. To nie tak. Po prostu nie wiem, jak interpretować tamtą noc. Umilkła, zakładając szafirową piżamę z napisem: Nie bój się sięgać gwiazd. Z jednej strony super, towarzyszył mi guru. Ale może moja radość jest zbyt zaborcza, zbyt egoistyczna. Poza tym chcieliśmy zobaczyć imprezę na rynku, ale się nie udało. Za kwadrans dwunasta guru wezwał taksówkę, przyjechała, wczołgaliśmy się. Guru rzucił adres, a że sporo wypił, to podał: Estery 20, więc przyjechaliśmy 50 metrów spod alchemii. Zapłaciłam, wysiedliśmy i jak taksówkarz pojechał, zorientowałam się, że jesteśmy pod Zingerem. No i? Nie było już szans, żeby dotrzeć do rynku na czas, więc weszliśmy do Zingera, bo co będziemy tak stać na mrozie. Guru od razu spotkał znajomych z wyprawy w Himalaje, więc się dosiedliśmy i nawet nie wiem, kiedy wybiła północ. ocknęłam się po drugiej. A Guru może leży pod stołem do teraz? Zaśmiała się Milka. Tak dużo to on nie wypił. Obruszyła się Maria. Czasem wprawdzie musi sobie obniżyć poziom energii, bo by go rozerwało na atomy, ale nie tyle, żeby leżeć dwie doby. Może nie wszystko ci mówi. Atmosfera nagle zgęstniała. Właśnie, Wiktoria zmieniła temat. Trawka chciał nam pokazać nową pseudoorientalną kapę w palmy, którą dostał od babci Irka. Zerkniemy? Poczłapałyśmy do chłopaków. Trawka usiłował właśnie odwrócić uwagę od kaca, wzniecając spór w sprawie telewizji. Jak możesz łykać ten kisiel? Ty, człowiek, który przeczytał całego Galsworthiego. Naprawdę czytałeś? Ożywiłam się, bo saga rodu Forsythów to była moja ukochana trylogia w liceum. Pochłonąłem wszystkie tomy przed maturą. Taka ucieczka od lektur obowiązkowych. Wyjaśnił Irek, gmyrając przy drukarce. Nagle odkryłem świat, w którym ludzie żyją zupełnie inaczej. Nie chodzi o te wszystkie wiktoriańskie gadżety, bo to tylko dekoracja. Chodzi o to, jak ci ludzie rozmawiali ze sobą o ważnych rzeczach. Jak? Zainteresowała się Wiktoria. Wyobraź sobie, że właśnie rozpadł ci się związek, a ty siedzisz w salonie i grasz sobie wesołe melodyjki, skręcając się z bólu. W moim przypadku niemożliwe. Zdradziła Milka, pokazując swoje długaśne tipsy. Nagle pomyślałam o rozmowach swoich rodziców, tyle mądrych, wyważonych słów i tak mało treści, że też wcześniej tego nie dostrzegłam. Wracając do telewizji, odezwał się Irak. Można się z niej dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy. Na przykład, wczoraj Celine Dion powiedziała cytuję: Cancer is never part of your vocabulary. Strasznie niedouczeni ci Kanadyjczycy. Nie wiem jak wy, ale ja poznałem znaczenie słowa rak, jak poszedłem do starszaków w przedszkolu. Społeczeństwo dobrobytu, podsumowała Wiktoria. Pewnie produkują tam specjalne słowniki dla wrażliwych. Bez słowa rak, bieda, starość i przemijanie. A dziś rano, to znaczy po czternastej, ciągnął Irak. Oglądałem program o nas, młodych ludziach, dowiedziałem się interesujących rzeczy, jacy jesteśmy, my, pokolenie urodzone w okolicach stanu wojennego. Jacy? zapytała Maria, rocznik 82. Redaktor prowadząca powiedziała, że rośnie pokolenie zorientowanych na konsumpcję egoistów, którzy boją się prawdziwych więzi. To o nas? przeraziła się Milena. Niestety, potwierdził Irek. A jeden profesor psychologii stosowanej dodał, że jesteśmy samotnikami bezwzględnie dążącymi do celu. I jeśli już o czymś myślimy, to wyłącznie o sukcesach materialnych. Poza tym żyjemy chwilą, nie potrafimy planować. A co można planować w kraju, w którym żadne wykształcenie, zdolności i ciężka praca nie gwarantują minimum socjalnego? Zirytował się trawka, masując sobie obolałe skronie. Tego problemu akurat nie poruszali, za to inny ekspert dorzucił smutnym głosem, że na starość czeka nas towarzystwo androidów, bo nikt żywy z nami nie wytrzyma. Pokolenie potwory odezwała się Wiktoria. Aż dziw, że się jeszcze nie pożarliśmy. Święto Trzech Króli. Siedzimy w kolorach i opijamy moje urodziny. Godzinę temu skończyłam osiemnaście lat. Dorosłość co to właściwie znaczy? Całkowita wolność w poszukiwaniu szczęścia i sensu życia to definicja Marii. Możliwość chodzenia na filmy dla dorosłych i własny dowód osobisty z idiotycznym zdjęciem to Irak. Moja siostra dodałaby, że również druga myśl o liftingu bo pierwsza pojawia się ponoć tuż po zdaniu do liceum. Teraz będziesz musiała płacić za siebie rachunki postraszyła Wiktoria. No oczywiście teoretycznie, bo w praktyce są tacy, którzy nigdy nie płacą. I pamiętaj, że odtąd czas będzie płynął coraz szybciej i szybciej. Odezwał się Daniel. Po raz pierwszy spotkał się z moimi przyjaciółmi. Użyłam słowa przyjaciele? O, rany. Zaczynam się oswajać, a przecież pokolenie potworów nie uznaje żadnych więzi. Mnie nadal płynie powoli, a za chwilę kończę dwie dychy. Wtrąciła Milka. Widocznie w twoim życiu niewiele się dzieje. Wyjaśnił jej Daniel. Dzień podobny do dnia. Dlatego wydaje ci się, że czas płynie tak powoli. Ale to bardzo złudne wrażenie. Ani się obejrzysz, a przekroczysz trzydziestkę i co wtedy? Przejęła się Milena. Koniec. Lepiej nie mów tego, mojej siostrze mruknął Irek, poprawiając sobie bandaż na głowie. Od wiosny panikuję, że za chwilę kończy trzydziestkę. Za chwilę, czyli za jakieś dwa lata z hakiem. Ma rację, odezwał się Daniel. Po trzydziestce życie traci smak. A wiecie dlaczego? Bo wszystkie najważniejsze wspomnienia gromadzimy wcześniej. A potem? Dopytywała się Wiktoria z takim napięciem, jakby sama miała właśnie kończyć przeklęte trzydzieści lat. Potem. Pamięć jest niczym pełny kubek, do którego dalej leje się woda. Nowe przeżycia już nie zapisują się w niej z taką siłą, już nic nie ma takiego znaczenia. Nawet, żeby człowiek poleciał na marsa, to pestka w porównaniu ze wspomnieniem, kiedy podkradał sąsiadowi jabłka z sadu. O rany! Westchnęliśmy wszyscy równo. Cała siódemka. Tak. Daniel pokiwał głową. Dlatego gromadźcie wspomnienia, póki kubek nie jest jeszcze pełny. Dwie doby później, a przez kilka następnych dni, ma się żywić tylko ciastem szczęścia. Kto tu mówi o szczęściu? Do kuchni zajrzała Maria. Wyglądała na osobę trawioną wewnętrznym płomieniem. Płomień miał na imię Stefan, ale w kręgach bardziej oświeconych wołano na niego guru przez duże G. On ją chyba hipnotyzuje. Zastanawiała się Milka. Może to feromony? Podjęła Wiki. Widziałam na sieci taką reklamę. Płacisz 40 dolców, przysyłają ci buteleczka, spryskujesz się i przyciągasz gości, jakbyś miała w pośladkach dwa ogromne magnezy. Może Guru coś takiego zakupił. Ma czy nie ma trzeba dziewczynę ratować, bo jej całkiem wypali mózg. Orzekła Milena. Wiesz, że Guru jest żonaty i dzieciaty. Jak jej o tym powiedziałam, tylko przewróciła oczami w pogardzie dla moich drobnomieszczańskich zasad. Chyba, że to czad z kominka. Spekulowała dalej Wiki. Siedzi w zingerze codziennie i wdycha ten dym. A propos żony, Maria mówiła, że guru jest od lat w separacji. Chyba nie bardzo się separował, bo kobieta niedawno urodziła dziecko. Trzecie. Padła do ptaszyla w zeszłą niedzielę i z pięściami do Marii. Jak się nie odczepisz od mojego Stefana, to wsadzę ci rękę do gardła, zabawię za jęzor i wywrócę na drugą stronę. Ostrzegła. Straszny obciąż. Maria zadekowała się w łazience na parę godzin. Wreszcie barman nie wytrzymał, wyważył drzwi i wyniósł ją na salę. Tam czekała do północy, aż przyszedł guru i wszystko jej objaśnił, albo raczej ściemnił. Co tym razem? Standardowa bajeczka. Prychnęła Milka, bawiąc się dzwoneczkami przy Że czeka na rozwód. Zadzwoniła dzwoneczkiem. Że jego eks dyszy zemstą. Znowu dzwoneczek, i że chce mu złamać życie, dlatego rozpowiada bzdury. Jeszcze wyciągnął od niej kupę forsy na dokładne badania grupy krwi. Poprzednie ponoć sfałszowano. Maria zna już wyniki. Na razie nie. Będzie wiadomo za miesiąc, mniej więcej wtedy, gdy jej otworzy kolejne kanały i wydobędzie potencjał na powierzchnię. Oby przy otwieraniu nie wpędził jej w prawdziwy kanał, ostatnio musiała dreptać boso po śniegu, a przez najbliższe dni ma się żywić tylko ciastem szczęścia. Kto to mówi o szczęściu? usłyszałyśmy. Nie tyle o szczęściu, co o duchach zażartowała Milena. Maria naprawdę wyglądała jak zjawa. O jednym duchu, który tu mieszka od dwóch miesięcy. Ciągnęła wiki. Maria przyjrzała się sufitowi. Wzięła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze nosem. Niczego nie wyczuwam. Tu jest czysto. Może siedzi na korytarzu. Mówimy o tobie. Nie wytrzymała Milena. Przecież mówiłyście o duchu, który mieszka w kuchni. Taki żart, kumasz. Spójrz w lustro i zobaczysz. Ale co to ma wspólnego z duchami? Maria nadal nie chwytała. Ty wyglądasz jak upiór. Wypalił trawka. Chodź wam o szatę? Muszę ją nosić. Wyzwala pozytywny obieg energii. Po otwarciu kanałów będę stopniowo wracać do artystycznych dzianin, ale nie teraz. Nie przed trzecim lutego. Wtedy nastąpi wyzwolenie, które przeprowadzi sam guru. Mam nadzieję, że nie pominie mózgu, odezwał się trawka do tej pory milczący. Z moim mózgiem jest wszystko ok. Dziewczyno, nie widzisz, co się z tobą dzieje? Cierpliwie tłumaczyła jej Wiktoria. Chodzisz w prześcieradle, jesz za kalec szczęścia, żujesz jakieś zielska. Spójrz na siebie. W baroku spaliliby cię na stosie za sam wyraz twarzy. Wtedy panowała ciemnota. Skosiła ją Maria. Nie większa od tej, którą ci wciska ten stary naciągacz w skórzanym kapeluszu. Daje mi szczęście, oznajmiła Maria z godnością sunąc do toalety. Ty to nazywasz szczęściem? Przecież ty nic nie czujesz, bo ciebie już nie ma! krzyknął trawka. Dokonałam aktu samozatracenia, powiadomiła nas przez drzwi. Stanowię teraz element istoty doskonalszej. A jak ci się znudzi, to będziesz wiedziała, którą drogą wydostać się ze Stefana na zewnątrz? Wiesz, trawka jak będzie? Włączyła się Milka. Jemu się znudzi. Zdrawi ją ten Stefan na amen, a resztki wyjdą tędy, co inne niestrawione odpadki. Wolisz, Mario, wyjść ze Staszka w formie stałej czy płynnej? Z pobłażaniem patrzę na wasze niskie żarty, ponieważ przeszłam w inny wymiar. Odpowiedziały jej nasze dzikie kwiki. Maria wybiegła z wucetu. Rzuciła nam dramatyczne spojrzenie, lepkie od czarnego tuszu i kredki. Nic nie rozumiecie, nic. Dlatego wychodzę. Nie czekajcie. Trzasnęła drzwiami, zostawiając po sobie mdły, zapach olejku santałowego i niedojedzoną bułkę. Połowa stycznia. Dziś po raz pierwszy Daniel pojawił się u dziewczyny w mieszkaniu. Nerwowo kręciłam się po pokoju, zastanawiając się, czym by go zainteresować. Wreszcie pokazałam mu dzieło Marii. Energetyczne, ocenił. Kto to malował? Ta brunetka spowita zwojami? Chodzi tak od miesiąca. Zdradziła Wiktoria. Bo guru kazał jej zmienić styl. Od razu pobiegła do sklepu i kupiła pół beli perkalu. Znałem kilka podobnych kobiet. Odezwał się Daniel głosem eksperta. Kleją się do facetów, którzy traktują je jak wymienialny element swojego życia erotycznego i zalewają negatywnymi sygnałami, na przykład Ale z ciebie głupia lala, albo dziś się nie spotkamy, bo mi się nie chce kotku. Dlaczego na to lecą? Drążyła Milka. Niskie poczucie własnej wartości. Dostrzega mnie również u Ciebie, Mileno, ubierasz się wyzywająco, jakbyś chciała odwrócić uwagę od swojego wnętrza. Może. Zgodziła się Milka. Może również dlatego, że gdybym była szarą myszką, nikogo nie obchodziłoby, że przeczytałam setki książek. A tak, wszyscy są zdziwieni, że w ogóle umiem składać literki i zwracają na mnie jeszcze większą uwagę. A ty właśnie tego potrzebujesz uwagi i spojrzeń. Źle się czuję, kiedy nikt na mnie nie patrzy. Kup sobie psa poradził jej Daniel. Nikt nie potrafi się tak intensywnie wpatrywać, jak własny pies poza tym, na pewno cię nie zdradzi. Marzy mi się taka miłość. Z psem? Zdziwiła się Wiktoria. To się nazywa Sodomia. Nie z psem. Poprawił ją Daniel. Tylko taka, jaka łączy człowieka i psa i daje nam przedsmak raju. Zobaczcie same, że miłość człowieka i psa jest całkowicie bezinteresowna. Nie ma w niej zazdrości ani strachu, że się skończy. Nie ma udawania ani chęci przerobienia psa na swój ideał. Czyż nie tak wygląda prawdziwa miłość opisana przez świętego Pawła? Nie ma w niej też nudy i nie ma rozwoju. Psa nie męczą te same głupie zabawy ze starą piłką. Nie powie ci, może byśmy dla odmiany poszli na spacer w góry. Nie męczy go powtarzalność. Gdzieś to już chyba słyszałam. Odezwała się Milka. Możliwe. Wielu ludzi doszło do podobnych wniosków. A co sądzisz o kotach? Zapytałam. Koty? Daniel zastanowił się przez chwilę. Wiedzą, czego chcą, ale założę się, że gdyby były dwa razy większe niż są, nie wolno byłoby ich trzymać w domu. A psy, nawet trzy razy większe, nadal byłyby przyjaciółmi człowieka. Pomyślcie o tym. Parę dni później. I co myślisz? Zagaiłam Milkę. O kotach? Nie wszystkie wiedzą, czego chcą. Na przykład gryzek moich rodziców nigdy nie może się zdecydować, czy woli paluszki rybne, czy indyka. Pytam, co myślisz o Danielu? Zmarszczyła czoło. Wygląda jak facet, którego śmiało można przyprowadzić na herbatkę do babci. Właściwy kandydat na narzeczonego. Tylko coś mi w nim nie gra. Za mało solarium i brak motoru? Podsunęła Wiktoria. To nie to. A co? dopytywałam się lekko podenerwowana Nie wiem Milka zerknęła na mnie Może jest po prostu zbyt idealny? Właśnie mam dokładnie te same odczucia co Milka. Daniel jest tak idealny, że powinnam się od razu w nim zakochać, a jednak na samą myśl o tym, że powinnam, czuję dziwny opór i od razu mam ochotę uciec daleko w góry, najlepiej księżycowe. Koniec stycznia. Sesja. Daniel odprowadził mnie po egzaminie pod samą stację dziewczyn. Nie wejdziesz? Nie będę wam przeszkadzał. Uśmiechnął się. Poza tym, Milka jest taka przytłaczająca. Szczerze mówiąc, wolę być z tobą sam na sam. Poczułam, jak serce tłucze mi się pod bordowym sweterkiem. Może to początek zakochania? Zaczynam się zakochiwać? Spytałam Irka. Ostatnio sporo mu się zwierzam. On klęczy albo leży pod swoim stołem, instalując co się tylko da, a ja nadaję, siedząc na tapczanie przy oknie, wpatrzona w jego skarpety lub kapcie w góralskie wzory. Może to są właśnie pierwsze objawy, tylko dlaczego nie czuję wszechogarniającej radości? Analizujesz prawie jak moja siostra, stwierdził Irek, instalując Starcrafta. Mogłaby zagrać młodego Alena, też dzieli włos na czworo i ma podobne fobie. Ostatnio zaczęła się martwić, że w jej związku panuje sielanka. A to tylko cisza przed burzą. Wszystko przez moją mamę. Tak? Przysiadłam się bliżej zadowolona, że wreszcie mam okazję odwzajemnić się swoim życzliwym uchem. Podczas świąt mama się nudziła i z tych nudów połączonych z przejedzeniem zaczęła atakować rodzinę. Najpierw wczepiła się mnie, że powinienem już myśleć o pracy magisterskiej i że mam zbyt długie włosy za uszami. Okropność. Nie dałam się sprowokować. Pochwalił się Irek. Dlatego przerzuciła się na babcie, komentując jej nietrafione prezenty. Później dorwała się do swojego faceta, zasypując go pretensjami o to, że jej nie słucha. W sumie miała trochę racji. Boguś ostatnio się wyłącza po pięciu minutach zwierzeń. Może cierpi na syndrom wypalenia. A co z Maliną? Kiedy jej się nie udało z naszą dzielną trójką, zaatakowała Malinę. I zaczęła zrzędzić, że ta nic nie umie. Jak ty poprowadzisz kiedyś dom? zadała jej pytanie retoryczne. Szyć nie umiesz. Na drutach, ni w ząb, ani na szydełku. Nigdy nie ugotowałaś głupiej zupy, że nie wspomnę o bardziej skomplikowanych potrawach, jak choćby sernik. Nie umie piec? Zdziwiłam się. Ja robiłam ciasta na wszystkie rodzinne imprezy. Umie przypalać. Z sześciu jajek wychodzi jej łyżeczka brązowych wyskropków. Zupełnie jak Harisowi z trzech panów w wódce przypomniałam sobie. Ale w przeciwieństwie do Harisa, Malina potrafi ulepić całkiem zgrabną kulę z resztek mydła. To już coś. Ja potrafiłabym wyrzeźbić w mydle miniaturowy kościół mariacki z figurką trębacza na wieży, ale nie będę się przechwalać. Zresztą, kto powiedział, że kobiety muszą pichcić? Podjął po chwili i Irek. W końcu mamy równouprawnienie. Podobno. Niestety do Maliny ten argument nie dociera. Martwi się, że w kuchni jej facet lepiej sobie radzi. I co gorsza, jemu to pasuje. Może by poszła na jakieś warsztaty gotowania? Żeby dokonała spustoszeń, już prędzej Milkę by nauczył haftu krzyżykowego. Nie sądzę. Ostatnio Milena wybrała się po szkła kontaktowe. Chciała zmienić odcień tęczówek pod kolor szalika, dodałam. Okulista przez godzinę uczył ją, jak zakładać soczewki. Po godzinie oddał forsę i powiedział, że równie drewniane ręce mają chyba tylko postaci z ołtarzu Wita Stwosza. Aż dziw, że maluje się tak równo. Na ustach ma permanentny makijaż. Zdradziłam. Ale puder rzeczywiście nakłada po mistrzowsku. Malinie makijaż też wychodzi spoko. No, widzisz, a ja nie umiem się malować, dlatego ograniczam się do fluidu. Coś ty, zdziwił się Irek. Na Sylwestra i urodziny nie było cię widać spod licznych warstw cieni, różu i brokatu, że nie wspomnę o lokach. Te ostatnie to dzieło natury. Bardzo skutecznie zasłaniają ci twarz. Właściwie nie wiem, czy bym cię poznał na mieście. Mogę powiedzieć to samo, odparłam. Sylwestra byłeś cały zabandażowany, a na ogół widuje twoje pięty i kawałki łydek. To możemy się poznać, zaproponował Irek po namyśle nadal tkwiąc pod stołem. Ech, chyba lepiej, jak zostanie po staremu. Łatwiej mi się zwierzać. Mnie w sumie też. Może skończysz opowiadać o Malinie. Zmieniłam temat. Właśnie. Irek nie krył ulgi. Dwa tygodnie temu dzwoni do mnie babcia. Przestraszyłem się, bo było grubo po północy. Pytam, co się stało. Na to babcia prosi, żebym do niej przyjechał i pomógł jej poszukać starej maszyny do szycia, bo malinka od dwóch dni płacze, że musi się nauczyć szyć, inaczej straci połówkę. Jakby połówki odchodziły z tak durnych powodów. Jeszcze zwykłe pary to bym zrozumiał, dodał. Takim wystarczy duperelka i koniec. A połówki z jakich się rozstają? Z żadnych. Trwają w niekończącej się ekstazie i nie myślą o rozstaniu czy zdradzie. Fajnie. Westchnęłam. Problem w tym, że nikt ich nie widział, podobnie jak duchów. Pierwszy lutego. Nikt poza dwoma osobami, które miały szczęście napotkać prawdziwe połówki. Pierwszy ze szczęściarzy przesiaduje u dziewczyn, czekając na powrót Marii i snując dzikie plany skompromitowania guru druga zaś przesiaduje w ptaszylu, snując dzikie plany zamieszkania w Ikei. Ona naprawdę wierzy, że guru tam sypia? Zaśmiał się Irek. Tak, podjechała w zeszłym tygodniu na rekonesans i ponoć dostrzegła ślady jego bytności. Ciekawe jakie? Opakowania po psychotropach czy puste butelki po winie? Podobno na jednym z piętrowych łóżek leżała otwarta powieść po szwedzku, a guru namiętnie czytuje literaturę skandynawską, oczywiście w oryginale. Naiwność niektórych osób nie zna granic. Ziewnął. Telefon dzwoni, pewnie znowu Malina, podasz mi słuchawkę? I włącz tryb głośno mówiący, to sobie posłuchasz razem ze mną. Spełniłam prośbę, wciskając właściwy guzik. No, cześć, siostra, co znowu? Zaczął. To się źle skończy, Irek, usłyszeliśmy. Mama znalazła kolejne dowody na to, że mam dwie lewe ręce. Po co szukać? Przecież otoczenie nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wielkie dzięki. Chciałaś usłyszeć, że masz jedną lepą rękę? Sorki, nie umiem okłamywać bliskich, niemal mnie z naszym ojcem. Mógłbyś chociaż delikatniej to przekazać. Postaram się popracować nad formą, obiecał Irek. Jak przeinstaluję komputer, a teraz mi powiedz, jakież to dowody. Nie umiem równo wbijać gwoździ, plewić ogórków a nie smażyć powidał. Wyrecytowała jednym tchem Malina. I co byś zrobił na moim miejscu? Już ci mówiłem, naszej mamie również. Powinnaś poszukać sobie księcia. W ten sposób dostaniesz do dyspozycji sztab odpowiednio wykwalifikowanej służby i problem z głowy. Ja tu przeżywam Katusza, a ty bagatelizujesz podrzucając nierealne rozwiązania. Posłuchaj. Odezwał się Irek spokojnym głosem. Gdybym cię nie znał, mógłbym doradzać, żebyś olała uwagi naszej mamy, ale przy twojej konstrukcji emocjonalnej mogę ci tylko zalecić szukanie księcia, człowieka w stalowej zbroi i o takichże nerwach. Ale ja naprawdę przeżywam. mruknęła tonem, jakiego nie powstydziłby się osiołek z bajki o puchatku. Natomiast złego niedługo kończę trzy dychy. Czuję, jakbym siedziała na ogromnej bombie zegarowej, nawet przez sen słyszę nieubłagane cykanie. Mówiłam, że tak będzie. Westchnął Irek. Czego ty się właściwie boisz? Że nie zdążysz mieć dzieci? Daj spokój, nawet o nich nie myślę. Boję się, że zniknę z przestrzeni publicznej. Niby dlaczego? Zobacz programy muzyczne. Tam nie ma ludzi po trzydziestce. Wszyscy są młodzi i jędrni, jak dobrze nadmuchane piłki. Oglądasz za dużo MTV. Orzekł Irek. Wcale nie oglądam. Telewizor nam strzelił po Nowym Roku. Przypomniała zirytowana. Jak korek od szampana. To dla odmiany wrzuć sobie płytkę Buena Vista Social Club. Jak tego słucham, żałuję, że nie jestem zgrzybiałym kubańskim emerytem. Pogadamy, kiedy stuknie ci trzydziestka. Jestem do dyspozycji, a póki co nie myśl o tak odległej dacie. Nie myśl, łatwo powiedzieć. Jak cię przyciśnie, zawsze możesz poprosić Bogusia o receptę, albo wpadnij do mnie, to znajdę ci zajęcie. Przy czyszczeniu starej bali człowiek zapomina o nakrętkach. Będę pamiętać. Obiecała bez przekonania i zaraz odłożyła słuchawkę. Naprawdę chciałaby występować w programie muzycznym? zapytałam. Skąd? Po prostu ma za dużo wolnego na doktoranckich. Promotor jej nie ciśnie o nowe publikacje, bo przekroczyła wszelkie normy. Telewizor nie działa, nie można się zanurzyć w świat seriali, no więc Malina robi to, co umie najlepiej. Narzeka. Da się z tym jakoś walczyć? Próbujemy. Ja jej przypominam o bezdomnych dzieciach z Brazylii. Babcia stawia optymistyczne wróżby, boguś wypisuje cudowne pastylki, jej facet zapewnia o dozgonnej miłości, a Ewka, przyjaciółka, po prostu słucha i gładzi po głowie. Ale czy Malina z tym walczy? Po co, skoro ma przy sobie sztab kryzysowy? Drugi lutego. Taki dzień nie trafia się zbyt często. Rzadziej niż raz na tysiąc lat. I dzięki Bogu, bo dziś straciłam ochronny parasol tkany z ręcznymi palcami moich troskliwych rodziców. A wszystko odbyło się następująco. Postanowiłam, że wreszcie powiem tacie o swojej decyzji sprzed ponad trzech miesięcy. Wyjaśnię całą sytuację, jednocześnie napełniając swój kubek intensywnymi wspomnieniami. Może nie będą to wspomnienia przyjemne, ale chcę mieć wyznanie z głowy, a nie ciągle czekać na odpowiednią chwilę. Wróciłam tuż po ustnym z podstaw bajdużenia. Po drodze wypożyczyłam film edukacyjny, który miał mi pomóc wprowadzić tatę w odpowiedni nastrój. Film polecił mi Irek. Wczoraj po rozmowie z Maliną, a w czasie instalowania sobie nowej gry. Spróbuj instytutu Beniamenta. Powinien być w sam raz do takich rozmów. A o czym jest? O tym, jak facet dostaje się do tajemniczej szkoły, w której uczą bezsensownych czynności Bez końca powtarza niepotrzebne ruchy i zdania, przerażający film Irek wzdrygnął się, zrzucając ze stołu kilka długopisów Opis Irka zrobił na mnie wrażenie, więc tuż po egzaminie pobiegłam do wypożyczalni Wybrałam film i do chaty Kiedy przyszłam do domu, nikogo jeszcze nie było Powoli przygotowywałam się do napełnienia kubka Wypiłam dwie łyżki neospazminy Zgodnie z zaleceniem na ulotce, włożyłam kasetę do odtwarzacza i usiadłam przed komputerem w biblioteczce taty. Z nudów zaczęłam czytać kolejny rozdział nowej książki o problemach wychowawczych. Rozdział zaczynał się tak. Trudna sztuka słuchania. Mówię i mówię, a ty nic. Nigdy nie słuchasz. Już lepiej mówić do ściany. Przyznaj szczerze, jak często słyszysz podobne słowa? Jeśli rzadko, możesz sobie tylko pogratulować. Posiadasz bowiem dar słuchania, którym dysponują nieliczni. Niestety, choć tak rzadko spotykany, nie jest doceniony przez ludzi. Większość z nas woli raczej pięknie mówić, niż słuchać, a przecież zapominamy, że udana mowa to w dużej mierze zasługa słuchaczy. Gdy ich zabraknie, na nic talent mówcy. Ale nie tylko dlatego warto nauczyć się słuchać. Cierpliwe wysłuchanie drugiej strony często wystarczy, by zapobiec wielu niepotrzebnym sporom i konfliktom. Psychoterapeuci żartują czasami, że straciliby zajęcie, gdyby ludzie zechcieli uważnie słuchać tego, co mają im do powiedzenia inni. Na razie bezrobocie im nie grozi. Zamiast rozmowy, wolimy prowadzić równoległe monologi, a takie postępowanie nie sprzyja porozumieniu. Na szczęście można to zmienić, pracując nad rozwinięciem przymiotów dobrego słuchacza. Jedną z najistotniejszych cech umiejętnego słuchania jest motywacja czyli dostrzeżenie wartości w tym, co chce nam powiedzieć drugi człowiek. Jeśli uznamy, że nasz rozmówca nudzi, słuchanie przyjdzie nam z ogromnym trudem. Wzbudzenie motywacji nie jest łatwe, szczególnie dla osób o niskim współczynniku humanistycznym czyli takich, które w innym człowieku dostrzegają przede wszystkim jego rolę społeczną. To z ich ust często padają stwierdzenia, sprzątaczka jest od sprzątania, nie od pogawędek. Co może wiedzieć o życiu taki licealista? Inaczej zachowuje się człowiek o wysokim współczynniku humanistycznym. Dla niego każdy może być ciekawym rozmówcą, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stanu konta. Potrafi złapać wspólny język i wyjść poza zdawkowe Dzień dobry, ile płacę? Czym mogę służyć? Człowiek o wysokim wucha kieruje się przekonaniem, iż każda istota ludzka może nas czegoś nauczyć i każdej należy się szacunek. Jeśli chcemy opanować sztukę słuchania, warto przyswoić sobie podobne poglądy. Kolejna cecha dobrego słuchacza to cierpliwość czyli zdolność do wysłuchania całości wypowiedzi, bez względu na jej długość i treść. Większość z nas ma tendencję do czytania w myślach innych. Wiem, co chcesz powiedzieć nie musisz kończyć. Stwierdzamy przerywając komuś czasem w połowie zdania. Inny błąd to skupianie się na formie zamiast na treści. Rozpraszają nas wtedy wszelkie zająknięcia, dłużyzny, dygresje. Możesz się streszczać? Pytamy rozdrażnieni, a nasz rozmówca milknie urażony. Jeśli zależy nam na kontakcie, pozostaje jedno: zacisnąć zęby, skupić się na treści i dać się wypowiedzieć komuś do końca. Cierpliwość i motywacja to dopiero połowa sukcesu. Równie ważna jest aktywność, a więc dążenie do zrozumienia wypowiedzi, jej sensu i głównego przesłania. Jeśli zachowujemy się biernie, nie zyskujemy nic poza zadowoleniem z tego, że daliśmy się komuś wygadać. Czasami dobre i to, ale wyobraźmy sobie, co czuje człowiek, który uświadamia sobie, iż zbierzał się do ściany. Pozwolono mu mówić, ale go nie słuchano. Czy na jego miejscu mielibyśmy ochotę zwierzyć się ponownie? I właśnie takim sytuacjom zapobiega aktywność. Jeśli coś nie jest dla nas jasne, pytajmy, zamiast bezmyślnie kiwać głową i udawać, że wszystko rozumiemy. Czasem warto przerwać i podsumować całą wypowiedź, próbując. Wydaje mi się, że chodzi ci o to mam rację? Czy posiadając anielską cierpliwość, żelazną motywację i superaktywność stajemy się od razu idealnymi słuchaczami? Nie, jeśli okazujemy emocjonalną obojętność. Wyobraźmy sobie, że opowiadamy przyjaciółce, jakie spotkały nas przykrości. Zgubione dokumenty, kłótnia z rodziną, kłopoty dziecka w szkole. Nasza przyjaciółka wydaje się aktywnie słuchać, nie pogania, nie przerywa. Kończymy zwierzenia i co? Nic. Z jej ust słyszymy co najwyżej, Miałaś pecha. Mówi to tak obojętnie, jakbyśmy jej właśnie zrelacjonowali prognozę pogody. Zabrakło tu empatii i wsparcia. Jeśli zatem chcemy uchodzić za dobrych słuchaczy, musimy okazać, iż porusza nas to, co się do nas mówi. Nie wystarczy unikać ziewnięć oraz znudzonej czy rozdrażnionej miny. Musimy pokazać, że w pełni wspieramy rozmówcę. Wsparcie to nie tylko okazanie aprobaty, to również dbanie o płynność kontaktu. Jeśli ktoś zapomniał słowa, może je podsunąć, co wcale nie oznacza, że musimy kończyć za rozmówcę każde zdanie. W słuchaniu, jak i w wielu innych sprawach, najlepiej zachowywać złoty środek. Nasuwa się pytanie, co zyskujemy, stając się mistrzami słuchania choćby możliwość konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Jak już wspominałem, unikamy wielu sporów i awantur. Zyskujemy też szansę na lepsze porozumienie z ludźmi. Ale jest coś jeszcze: świadomość, że ktoś właśnie nam powierza swoje problemy, marzenia, sekrety, i że właśnie nas wybrał do zwierzeń, daje ogromną satysfakcję. Bardzo przyjemnie usłyszeć. Tobie mogę wszystko powiedzieć. Może właśnie dlatego jest tylu chętnych do zawodu psychoterapeuty. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności, że tata poruszył właśnie ten temat i że tak wiele wie o trudnej sztuce słuchania. Kiedy poproszę go o chwilę rozmowy, uaktywni motywację i cierpliwość. Dzięki temu spokojnie wyłuszczę powody, które mną kierowały. Wtedy on uruchomi swoją empatię i poczuje, jak źle mi było na snobie. Zrozumie, że musiałam spróbować innego kierunku i zaofiaruję swoje wsparcie. A ja wreszcie pozbędę się ciężaru strasznej tajemnicy. Nie mogę się już doczekać. Dlaczego ten tata nie wraca? Powinien być tu od godziny. Muszę się czymś zająć, bo zwariuję. Wiem, przyrządzę jego ulubioną sałatkę profesorską z sosem tatarskim, która wprowadzi odpowiedni nastrój i pomoże wydobyć na powierzchnię wszystkie cechy idealnego słuchacza. Obierałam właśnie selera, kiedy wielbiciel owego rarytasu energicznie zadzwonił do drzwi. Musimy porozmawiać, zaczął niczym bohater meksykańskiej telenoweli. Poczułam cztery rzędy czerwonych mrówek energicznie maszerujących wzdłuż mojego rdzenia. Tak? Drżącą ręką odłożyłam na wpół obranego selera. Byłam dziś na uczelni. Oznajmił ponurym głosem tato. A ja usłyszałam złowrogą melodię kraną na starym kontrabasie. Chciałem sprawdzić, jak sobie radzisz, ponieważ nie było cię na żadnej liście, zapytałem w sekretariacie i. wszystko stało się jasne. Więc dlaczego nie poczułam ulgi? Zrobiłaś straszną rzecz. Uzmysłowił mi tato. Przepraszam. Bąknęłam, ale niezależnie od motywów popełniłaś oszustwo i to wobec rodziców. Dlaczego nic nam nie powiedziałaś, Wisławo? Przecież widywaliśmy się codziennie, nie brakowało ci okazji. Może właśnie dlatego, że nie brakowało. Mogłam odkładać rozmowę na tak zwane jutro. Po drugie, wyliczał dalej. Rezygnacja z kariery naukowej już na samym początku drogi. A gdybym zrezygnowała na piątym roku? Czy tak byłoby lepiej? Poza tym, o jakiej rezygnacji mowa? Przecież studiuję, zaliczam egzaminy. Ale ja studiuję, tato. Próbowałam się bronić. Na papce. Wiem. Od sekretarek, bo ty sama nie miałaś odwagi nas o tym poinformować. A dlaczego? Otworzyłam usta, ale tato zakończył za mnie. Ponieważ zdajesz sobie sprawę, że papka to żaden kierunek, tylko przechowalnia dla zblazowanych nieudaczników. I ty, Wisławo wśród nich, złapał się za głowę. Sądziłam, że tam podają bardziej aktualne wiadomości i że wykładowcy są bardziej sądziłam, sądziłam, zaperzył się tato. Jakie sądy może wydawać naiwna osiemnastolatka świeżo po liceum? Jaką może mieć wiedzę o uczelniach? Przez chwilę głęboko oddychał, aż wreszcie udało mu się przywrócić zachwianą równowagę emocjonalną. Wychodzę po mamę, oświadczył lodowatym głosem. Kiedy wrócimy, będziemy poważnie rozmawiać. Musimy się zastanowić, jak rozwiązać ten problem. Poprawił swój ulubiony szalik z emblematami uczelni i wyszedł. A ja, nie czekając, aż twórcy parasola zamknął go z hukiem, spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy, wyłuskałam zawartość świnki z skarbonki, cały tysiąc na wakacje i po prostu wyszłam. Zostawiłaś jakąś kartkę? zapytała Wiki, odbierając ode mnie plecak, co wystarczyło za tysiąc słów zapraszam, wypowiedzianych we wszystkich językach świata. Napisałam na kawałku serwetki, że przenoszę się do was na stare podgórze, ale nie podałam adresu. Mogłaś z nimi szczerze porozmawiać? Odezwała się Maria. Czasami działa. Ach, ten mit wielkiej rozmowy rozpowszechniony przez amerykańskich scenarzystów. Ziewnęła Milka. Najpierw przedstawiają rodzinny Bigos. Mąż zdradza żonę, ta odwzajemnia mu się tym samym. Dzieci eksperymentują z chemią i nagle. Pięć minut przed zakończeniem filmu dochodzi do wielkiej, oczyszczającej rozmowy, w wyniku której wszystko wraca do normy. Mąż porzuca kochankę, żona zrywa znajomość z plażowym playboyem, dzieci bez żalu odstawiają chemiczne zabawki. Wielkie pojednanie. Guzik mogła a nie porozmawiać. Od trzech miesięcy boi się powiedzieć, że zamieniła jeden głupi kierunek na drugi, a ty mówisz o magicznej mocy rodzinnej rozmowy. Jak to jeden głupi kierunek na drugi? Zapytałam, nieco wytrącona z równowagi. A tak? upierała się Milka bo czym niby się różnią? Może mi któraś wyjaśnić? Właściwie Milka ma rację. Na obu kierunkach są bezsensowne przedmioty i złośliwi prowadzący. Na obu każą nam wkuwać przestarzałe definicje i regułki, których nikt już nie stosuje. Na obu jest mnóstwo niepotrzebnych nikomu zajęć. I wreszcie, na żadnym nie ma ludzi, z którymi można by się zaprzyjaźnić. Banda nadętych snobów. Oczywiście poza Danielem, ale czy on jeden wystarczy, by nie żałować zamiany? Pomyśleć, że za tę wiedzę musiałam zapłacić utratą parasola. Pierwsza noc bez parasola. Zwykle zasypiam w jakieś 40 sekund po zamknięciu oczu. Czasem, kiedy stres wyjątkowo daje mi się we znaki, potrzebuję 3 do 4 minut. A dziś. Minęła północ, a ja nadal przewracałam się na swoim wilgotnawym materacu na prędce wyniesionym przez chłopaków z poddasza sąsiedniej kamienicy. Nagle wszystko zaczęło mnie drażnić. I pomarańczowy kleks z dwoma bryzgami indygo, i lampka milki zwisająca tuż nad jej opaloną twarzą, i ciężkie westchnienia marii, cienie drzew na ścianie i ponury szum wiatru za oknem. Na dodatek ta cholerna podłoga. Czy musi tak skrzypieć? Kolerna podłoga czy musi tak skrzypieć? zamruczało coś pod kołdrą. Milka. I halny, który przypomina o wszystkich nierozwiązanych problemach odezwała się Wiktoria. już rozumiem, dlaczego góra piją wtedy może wódki. Sama mam ochotę wypić baniak, a przecież jestem ponad sto kilometrów od centrum Zadymy. Jak sobie pomyślę, że mój gór leży samotny na którymś z piętrowych łóżek i kei. Westchnęła Maria. Samotność góru nie robi na mnie wrażenia, mruknęła Milena, siadając na łóżku. Zwłaszcza, że tuż obok leży ktoś naprawdę samotny. Kto? Zapytałyśmy wszystkie trzy jednocześnie. Wiśnia, ja? Czemu udaje zdziwienie? Przecież Milena ma rację. Tak samotnie nie czułam się jeszcze nigdy. A nieraz sypiałam poza domem. Nie przesadzaj, bąknęłam. Wyjeżdżałam na kolonie i do babci. To nie to samo. Wtedy wiedziałaś, że wrócisz, teraz czujesz, że zamknęłaś ważny etap w życiu. Coś się skończyło i już nigdy nie będzie jak dawniej. Poczułam, że robi mi się zimno. Nie będzie. Powtórzyła grobowym głosem Emilka. Kiedy wyjeżdżałam pierwszy raz na studia, mój stary rozpłakał się jak niemowlę. Zrozumiał, że już nie wrócę. Będę wpadać co weekend, ale już nigdy nie zamieszkam na stałe. Wyfruwam z gniazda na zawsze. Dotarło do starego i nagle jak nie ryknie na cały peron. Mama aż się schowała za rozkład jazdy ze wstydu. Co gorsza, stary nie wziął żadnych chusteczek, pewnie myślał, że będzie twardzielem do końca. I co? Ocierał z liśćmi klonu. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Stary stoi na peronie i trzy mokre policzki wielkim żółtym liściem. Teraz wystarczy, że zobaczę liść klonu i od razu ściska mnie w gardle. A ja pamiętam, odezwała się Wiktoria, przyklepując ogromną poduchę. Jak w dniu wyjazdu na studia mama rzuciła: dzisiaj mówisz u mnie pod rublinem, a za rok będziesz pytać, jak tam u was pod rublinem. Najgorsze, że miała rację. Tamto mieszkanie stało się obce, jakieś małe i nieprzytulne. Nie czuję się w nim jak u siebie, tylko. Gdzie jest teraz moje miejsce? Nie wiedziałyśmy, co odpowiedzieć, i milczałybyśmy pewnie dłuższą chwilę, gdyby nie głośne pukanie do drzwi. Zamarłyśmy zaskoczone. Pukanie się powtórzyło. Ja schowałam głowę pod koc, Milka pisnęła, zasłaniając szyję i nadgarstki. Wiktoria najodważniejsza pobiegła do drzwi. To trawka też nie może zasnąć. Słyszałem wasze rozmowy z zaściany i poczułem, że muszę się przyłączyć. Mogę? Rzucił na ziemię dmuchany materac. Gadamy o pierwszych dniach studiów, powiadomiła Gomilka. Wiem, wszystko u nas słychać, nie trzeba nawet przykładać słoika do ściany. Nie żartuj, że przykładasz. Zdenerwowała się Maria. Nie muszę, ale bez obaw, dziewczęta, rozumiem, że macie sekrety i zwykle zalepiam uszy. Choć wiecie, jak się śpi ze stoperami. Ja wiem, westchnęła Milena. Wątpliwa przyjemność, choć pozwala spokojnie przespać kilka godzin. No właśnie, ale dzisiaj sobie darowałem zalepianie. Bolały mnie uszy i co tu dużo kryć. Skończył mi się zapas stoperów. Dlatego niechcący słyszałem wszystko. Za co ogromne sory. Spoko. Pocieszyła go Milka. Na szczęście pod pojęciem wszystko kryją się niewinne wspomnienia, a nie na przykład kod dostępu. Dostępu do czego? Zdziwił się trawka, aż wreszcie załapał. W sumie szkoda. Myślisz, że istnieje jakiś kot? Ześmiała się Milka. Czasem mam wrażenie, że jest ten sam dla tysięcy kobiet. Inaczej nie dałyby się mamić cwanym wyjadaczom. Łapie aluzję, odezwała się Maria, ale nie dam ci satysfakcji i nie będę się tłumaczyć. A ty, jak zniosłeś pierwsze dni na uczelni? Próbowałam zmienić temat. Koszmarnie. Przyznał się trawka. Przepłakałem w akademiku cały tydzień, co nie było łatwe, bo dzieliłem pokój z dwoma bezwzględnymi twardzielami z polibudy. Gdyby wykryli mięczaka, zrobiliby mi z tyłka jesień średniowiecza. Po tygodniu szlochania w poduszkę zgłosiłem się do kuzyna i wypisał mi prozak. Podobno całkiem nieźle podbija nastrój, wtrąciła Milka. Sama myślałam, czego nie brać, kiedy zamieszkała ze mną Paulina, ale spotkałam Markusa i wszystko się zmieniło. Prozak jest spoko, ale nie przy stanach lękowych, powiedział trawka. Dlatego u mnie się nie sprawdził, ale siostrze Irka podobno pomógł. Na trochę. Ja bym się nie zdecydowała, oznajmiła Maria. Dlaczego? Dopytywał trawka. Bo to tylko prozak, nie poezjak. Niestety. No tak, bujanie w oparach absurdu wymaga mocniejszych wspomagaczy. Mam coś, co mogłoby cię zainteresować, rzucił niewinnym głosem trawka. Ty przestań się bawić w dilera! ofuknęła go Milka. Wcale nie miałem na myśli chemikaliów serio. Milka rzuciła mu z pod lampki niedowierzające spojrzenie. To może wrócę do pierwszych tygodni koszmaru. Nadstawiłyśmy uszu. Po miesiącu brania dostałem takiej trzęsawki, że nie mogłem notować na wykładzie, więc wyrzuciłem leki do śmieci. I znalazłem inny sposób na stres. Jaki? zapytałam. Cofnąłem się do beztroskich lat za pomocą żywności dla niemowląt. Kaszka morelowa, herbatka z kopru i rumianku, przecierane owoce w słoiczkach. Poskutkowało? skutkowało? Już po dwóch posiłkach odetchnąłem pełną piersią. Kiedy zacząłem używać mydła i zasypki dla niemowląt, poczułem się jak. Nowo narodzony. Teraz w trudnych chwilach zawsze sięgam po żarcie dla maluchów. Wycisza prawie jak Maryśka, choć najlepiej działa w zestawie. Najpierw zioło, potem kaszka. Na przykład teraz. Wyjawił. Od półtora miesiąca żyję w strasznym stresie, ale przeszedłem na klej kryżowy z bananami, myję głowę szamponem dla niemowląt, rano biorę parę sztachów i dlatego się trzymam, choć byłem o krok od Houston. Jakiego Houston? Zapytała Wiktoria. Mój kuzyn Bolek tak nazywa szpital psychiatryczny w okolicy. Zresztą inni lekarze z jego pogotowia też. Trawka na chwilę przeniósł się myślami do miejsca pracy Bolka. Mają dziś pewnie sporo wyjazdów do Houston, bo niedość dość to jeszcze pełnia. Muszę spróbować tej twojej diety. Zapaliła się Milena, bo piętrzą mi się problemy na uczelni. Jak tak dalej pójdzie, mogę zawalić kolejny rok. Coś z sesją? Zmartwił się Trawka. Zmieńmy temat, bo będę zmuszona lecieć po kleik do nocnego, a nie chce mi się wyskakiwać z piżamy. Może ty, Maria, opowiesz nam o swoich początkach na studiach? Oh, to było tak dawno temu. Westchnęła. Prawie pięć miesięcy. O ile pamiętam te zamierzchłe czasy sprzed epoki guru, to chyba nawet się cieszyłam, że wreszcie zacznę prawdziwe życie. Niestety ciocia okazała się strasznie drobnomieszczańska. Czepiała się na przykład o brudne szklanki. – W sumie mogłabyś jakąś opłukać – zauważyła Wiktoria. – Od wielkiego dzwonu. – Jakbym słyszała ciocię. W domu nikt mi nie mówił, że mam się bawić w podkuchenną. – Owszem, autor rzuci uwagę, że nie dosypiam i za mało dbam o siebie, ale szklanki? – Autor? – Mój ojciec – wyjaśniła. Świetne określenie, przyznał trawka. I trafione. Facet stworzył dzieło sztuki. Dziękuję. Odparła Maria tonem królowej. No więc autor nigdy nie kazał mi się zajmować czymś tak przyziemnym, jak szklanki czy kurz na półkach, ale ciocia niestety jest inna. Cała szczęście, że Tomek mi załatwił miejsce u was, bo do tej pory już bym osiwiała. Nikt by nie zauważył pod farbą, pocieszyła ją milena. Ja bym zauważyła, teraz farbuję, bo chcę, a siwki musiałabym ukrywać. Nie lubisz przymusu, domyśliła się Wiktoria. Nienawidzę tej głupiej sesji, kiedy człowiek musi coś zaliczać, nie tak sobie wyobrażałam studia. A jak? Zapytałyśmy. Sądziłam, że to będzie czas niekończących się imprez przy gitarze i wspólnej butelce wina. Romantyczna wizja rozsiewana przez sentymentalne polonistki z prowincjonalnych liceów, prychnęła Milka. Myślałam, że staniemy się jedną zgraną grupą, która będzie okupować modne kluby i puby. A tu się okazało, że w pubach przesiadują zblazowane nastolatki z prywatnych szkół, zaś mój rok to kupa kujonów, którzy nie chcą ci powiedzieć, co było zadane na ćwiczenia. I nikt nie pożycza notatek. Dodałyśmy jednocześnie ja i milena. Jeszcze jedno podobieństwo między babką i snobem. Każdy myśli, gdzieby by tu dorobić do stypendium, o ile ma to szczęście, że je dostał. Westchnęła Wiktoria. Jak sobie radzisz bez naukowego? Zainteresował się trawka. Mam trzy lekcje niemieckiego w tygodniu i nadzieję, że coś się zmieni. Trochę mało, przyznałam. Mało? To spróbuj sobie wyobrazić, że masz tylko lekcję. Nadzieja, jak mawia Daniel, dzięki niej ludzie cierpliwie pchają swoje wózki zamiast rzucić wszystko w diabły i uciec. Tylko dokąd? 3 lutego. Zasnęliśmy grubo po czwartej, a kiedy wreszcie otworzyliśmy zapuchnięte powieki, na zegarze wybiła pierwsza. O, oh, kurde. Jęknęła Milena takim głosem, jakby usłyszała o tragicznej śmierci wokalisty zespołu Brainstorm. Co się stało? Zapytaliśmy, łyskając gałkami oczu spod kosów, kolder i pierzyn. Maria ma dzisiaj otwarcie kanałów i już wyszła, bez pożegnania. Rany, a już myślałam, że coś się stało chłopakom z Brainstorm, odetchnęła z ulgą Wiktoria. Co wy się tak podniecacie tym całym brainstormem? odezwał się Trawka, wygładzając starczące na boki kosmyki włosów. Nie mogę tego zrozumieć. Irek też nie. Nie, całym, tylko wokalistą. Sprecyzowała Wiktoria. Nim? Zdziwił się Trawka. To już Irek wygląda lepiej. Nie wiemy, jak właściwie wygląda Irek. Rzuciła Milka, kręcąc się bezmyślnie po pokoju. Kurczę, coś bym zrobiła. Tak mnie nosi. To chyba nerwy z powodu Mari. A kiedy dokładnie ma to otwarcie? Podobno tuż po zachodzie słońca. Trzeba doliczyć jakieś pół godziny na trwanie w ekstazie, więc powinna być za cztery godziny. To jeszcze sporo czasu. Wypiłyśmy gorącą czekoladę. Trawka poszedł do siebie, bo, jak powiedział, nie mógł znieść gęstej atmosfery oczekiwania. A my wróciłyśmy do codziennych zajęć. Wiktoria udawała, że czyta. Ja udawałam, że się uczę. Milena udawała, że maluje paznokcie u nóg, ale każda z nas bez przerwy zerkała na zegarek. Maria wyszła ponad trzy godziny temu. Zabrała ponad 1500 zł, całkowity koszt otwarcia kanałów, paczkę kadzidełek i swoje szaty. Ciekawe, czy to otwieranie ją zmieni. I czy my zauważymy jakąkolwiek zmianę? Głupio byłoby zmyślać przed marią. Ty wiśnia, która jest? Wiktoria zamknęła książkę i otworzyła miniaturową puszkę soku z rambuta. Prawie siódma odparłam się. Dobry ten sok? Bez słowa podała mi puszkę. Upiła mnie wielki łyk. I co? Takie sobie, prawda? Jak większość podobnych specjałów? Więc po co je kupujesz? Bo mnie kuszą wszelkie nowinki, a najlepszy sposób na pokusę to jej ulec, tak przynajmniej twierdzi Wilde. Słuchajcie, już siódma. Denerwowała się Milka. Może, Marii, coś się stało? Przecież już powinna tu być od dwóch godzin co najmniej. A może jest, tylko jej nie widzimy, bo przeszła w inny wymiar? Jakoś mnie nie pocieszyłaś. Wreszcie usłyszałyśmy zgrzyt klucza. Dziewczyny od razu podarwały się do drzwi. No, nareszcie! już miałyśmy dzwonić po szpitalach! Bez przesady, kobiety! Wracałam znacznie później, nawet wychodziłam znacznie później. Zaczęłyśmy się przyglądać Marii. Po raz pierwszy od listopada miała na sobie normalne ciuchy, czyli czarną, dzianinową sukienkę i kilogramy miedzianej biżuterii. Niby wszystko jak dawniej, a jednak nie do końca. Może to była ta zmiana po otwarciu kanałów. I jak tam, Mario, opowiesz nam? Zagaiła Milena. Nie ma o czym. Jak to nie ma? Nasza współlokatorka otwiera sobie kanały, w których będzie mogła lewitować i zamieniać ziemniaki w szarlotkę z kruszonką i nie ma o czym opowiadać? Naciskała Milka. Nie było otwierania nici z szarlotki. Dalej będziecie musiały się zaopatrywać w cukierni na roku. Rzuciła Maria zmęczonym głosem. Na kiedy przenieśliście? Dopytywała Wiktoria. Na świętego dygdy. Znasz taką datę? Co się stało? Nie jesteś jeszcze gotowa? To ci wciska twój guru? Guru odszedł. Jesteście zadowolone? Maria usiadła ciężko na taborecie i zaczęła płakać. Łzy płynęły jej po twarzy i kapały na suknie. Wcale nie jesteśmy, zapewniła ją Wiktoria. Dlaczego odszedł? Wrócił do żony? Gdzie jest jakaś czekolada? Albo chociaż dżem? Albo cokolwiek. Zostaniesz, jak nam opowiesz, co się właściwie stało. A to koniec. Rozkleiła się Maria. Już nigdy się nie zakocham. Gdzie ten dżem? Już szukam, a ty opowiadaj. Poleciła Wiktoria. No mów od początku, poszłaś tam i co? Przyszedł? Tak, ale się spóźnił. Wszedł jakiś zmieniony. Westchnął, zapalił papierosa i wreszcie mówi, że jego życie straciło sens. Pytam, o co chodzi, on na to, że dziś rano stracił wszystkich przyjaciół, ostatnich jakich miał, bo inni zginęli już wcześniej. Wiecie, Kukuczka, Rutkiewicz. Te opowieści już znamy. Ponagliła ją umilka. A tych jak stracił? Pytam, a guru mi odpowiada, że miesiąc temu jego znajomi poprosili, żeby się z nimi wybrał w Andy. Odmówił ze względu na mnie. Sory, chłopaki, mam tu kobietę, za bardzo by przeżywała rozstanie. Tak mi powiedział. Oni go prosili i prosili. Tylko ty tak doskonale znasz Amerykę Południową i masz dyplom ratownika, bez ciebie może dojść do tragedii. Ale guru twardo im odmawiał. Nie mogę, otwieram Mary kanały, będziemy w kontakcie, w razie czego dzwońcie na komórkę. No i pojechali, bez niego. To szaleństwo przecież. Wykrzyknęła Milka, ale Maria nie dostrzegła ironii w jej głosie. Co zrobisz, jak się uparli? Pewnie doszło do tragedii. Dziś nad ranem, kiedy mu najlepsze gadaliśmy o głupotach, ciągnęła Maria. Guru właśnie medytował, a tu telefon. O trzeciej rano naszego czasu okazało się, że zabłądzili. Złapała ich wichura. Guru próbował im pomóc. Krzyczał przez komórkę, żeby nie szli na wschodnią ścianę, ale było za późno. Słyszał, jak ginęli jeden po drugim, a on nic nie mógł zrobić, tylko słyszał ich rozpaczliwe krzyki, kiedy lecieli w dół przepaści. To każdy miał komórkę i do niej krzyczał? Drążyłam może niepotrzebnie. Nie wiem, jak to wyglądało od strony technicznej. Zdenerwowała się Maria. I hey, mało mnie to obchodzi. Co było dalej? Opowiedz. Poprosiłam. Nic, spadli. Ich ciała leżą teraz gdzieś na dnie, wśród kamieni. No, a poza tym? Milka stłumiła ziewnięcie. Mało ci nieszczęść? Zginęło pięciu dzielnych ludzi, a ty pytasz, co poza tym? A chciałam wiedzieć, co z góru. Załamał się. Uważa, że to on ich zabił, bo gdyby z nimi pojechał, nie doszłoby do tragedii. Znał tę przełęcz, wiedział, że tam jest niebezpiecznie. Gdzie to dokładnie jest? Zainteresowała się Wiktoria. W Andach, po co ci konkrety? Chcesz znaleźć ich ciała? Oj, Marysiu, nie unosz się tak. Po prostu chciałam znać szczegóły. Może kiedyś się wybiorę w Andy. Dobrze wiedzieć, która to przełęcz. Nie wiem, która. Guru był zbyt wstrząśnięty, żeby mi tłumaczyć. Jest pogrążony w rozpaczy, wini siebie i swoją do mnie słabość. Gdyby im nie odmówił, żyliby wszyscy. To rzeczywiście dramat, szepnęła do siebie Wiktoria. O pięciu jurnych chłopów mniej na tym przeładowanym testosteronem świecie. Co za cynizm, wykrzyknęła Maria. W takiej chwili najlepiej odczekać, aż emocje nieco opadną. Guru bardzo się upił. Nie wytrzymała ciszy Milena. Był trzeźwy jak... jak nigdy wcześniej. Usiadł przy kominku i oświadczył, że nie możemy być razem, bo ilekroć by na mnie spojrzał, zawsze by sobie przypominał tamtą straszną chwilę własnej bezsilności i niemocy. Coś tu zajeżdża Freudem. Kojarzysz mu się ze straszną chwilą niemocy? Przestań z tym seksem, Milena. On mówił o Andach i ja go rozumiem, bo pośrednio i ja jestem winna ich śmierci. Rozumiecie, jak spoczywa na mnie brzemię? Dlatego muszę zjeść, inaczej coś mi się stanie. Mario, może byś się wybrała do lekarza? Bąknęła Wiktoria. Ten apetyt nie jest normalny. Nigdy nie tykałaś dżemu. To wy się leczcie ze znieczulicy. Wrzasnęła Maria i zaczęła nerwowo otwierać wszystkie szafki. Co zrobimy? Zapytała nas Milka. Jak nie skończy żerować do rana, wezwiemy pogotowie. Zdecydowała Wiktoria. Chyba, że wcześniej pęknie jej żołądek. Wiedziałyście, że ma ataki? Odezwałam się szeptem. Czasami znikały nam różne produkty, sądziłam, że to Wiktoria. A ja byłam pewna, że Milka, do głowy by mi nie przyszło, że ktoś równie elegancki jak księżna Dajana może. Dajanie też się zdarzało. Popisałam się wiedzą z kolorowych pisemek babci. Wciągnąć zawartość królewskiej lodówki i zapić wiadrem szampana. Całe szczęście, że nie mamy lodówki. Nie żadnych zapasów. Miałam dziś zrobić zakupy, ale się wstrzymałam kilka dni. Co tak szepczecie? Maria weszła do pokoju, ocierając zapuchniętą od płaczu twarz. Cieszycie się, że guru odszedł. A wyglądamy na ucieszone? Odpowiedziała jej zaczepnym tonem Milena. Nie wiem może, ja już niczego nie wiem. Chlipnęła Maria. To znaczy wiem, że chwilowo moje życie nie ma sensu. Jest puste i dlatego muszę je zapełnić choćby dżemem. Żebyś tylko nie pękła jak ten facet z Monty Pythona. Wyszeptała przerażonym głosem Wiktoria. Zjadł na koniec miętowy listek i eksplodował. To może pójdę po trawkę. Podniosłam się z krzesła. W razie wybuchu będę poza epicentrum. Przyszło mi do głowy. Wyobraziłam sobie Wiktorię i Milkę skąpane w dżemowej brei. Znowu uciekasz. Ofuknęłam samą siebie z irytacją stukając do drzwi chłopaków. Odpowiedziała mi jak zwykle cisza, więc weszłam. Trawka rozprawiał z Irkiem o korzyściach płynących z gry w Diablo. Jak tam Maria i jej kanały? Wyraził uprzejme zainteresowanie, by nie pokazać, że się zamartwia. Wróciła kompletnie załamana. Rozstała się z góru i teraz wyjada z szafek wszystko łącznie z papierem śniadaniowym. Moja siostra miewała napady wilczego głodu. Odezwał się z pod stołu Irek. Ale w porównaniu z jazdami Marii to były dziecinne igraszki. No raczej, bo Maria zachowuje się jak mrówka. Zżera wszystko, co znajdzie. Nawet nie jest jej głupio, że patrzymy. Teraz już rozumiesz, dlaczego wolę Diablo? Irak zwrócił się do trawki. W grze wszystko jest proste. Zabijasz potwory i idziesz dalej. A co zrobić z potworami w prawdziwym życiu? Piąty lutego. Czuwamy przy Marii wściekle głodne, bo zabarykadowała się w łazienko kuchni i dalej żeruje. Trawka próbował nawiązać z nią kontakt, ale obrzuciła go pustymi butelkami po piwie i oleju rzepakowym, więc czekamy dalej. Tak mi się. Wiktoria chwyciła się za brzuch, że zaraz przychodzi mi na myśl blokada Leningradu. Zastanawiam się, czy mnie by coś zmusiło do jedzenia trupów. Mnie na pewno nie. Odezwała się Milena. Chociaż przyznam, że mój żołądek coraz głośniej się dopomina o paliwo. Zastanawiam się, kiedy wreszcie Maria dojdzie do siebie, bo długo tak nie wytrzymam. Irek ma rację, mruknął trawka. Znacznie łatwiej poradzić sobie z potworami z gry, tyle że zabicie paru smoków nie pomaga rozwiązać prawdziwych problemów. Pomaga tylko o nich zapomnieć, zgodziła się Wiktoria. Kiedyś sporo przycinęłam w Anrila i czułam się naprawdę nieźle. Aż pewnego wiosennego dnia obudziłam się bez grosza przy duszy, za to skupą zaległości i trzema dwójkami w indeksie. Ja też grałem, wyjawił trawka. Słyszałyście może o kulkach? Na pokratkowanym polu masz kilka kulek w różnych kolorach. Twoim zadaniem jest układać z nich rzędy: pionowe, poziome, na skos. Zawsze z pięciu kulek tego samego koloru. Jeśli ci się to uda, rządek znika i masz na polu więcej miejsca. Problem w tym, że przy każdym ruchu wyrastają trzy nowe kulki, dlatego musisz myśleć o układaniu kilku rządków jednocześnie i nie możesz pozwolić, żeby wyskoczyło ci zbyt wiele kulek, bo im więcej kulek, tym mniej możliwości ruchu. Chwila nieuwagi i jesteś zablokowany na polu po brzegi wypełnionym kulkami. Koniec gry. Skomplikowanego scenariusza to nie ma. Odezwała się Milena. Nie ma też finału ani dramatycznych zwrotów akcji. Przyznał trawka, ale wciąga jak odkurzacz. Jedyne co robisz, to załatwiasz rządek porządku i patrzysz, gdzie wyskoczą ci nowe kulki. Możesz mieć szczęście i wtedy udacie się mimo głupkowatego ruchu albo chwili nieuwagi. Albo masz pecha, i kulka innego koloru zablokuje ci prawie skończony rządek, odgapienia się w ekran, pieką ci oczy, ale dalej układasz, nie potrafisz przerwać. Niby bez sensu, ale przypomina prawdziwe życie zauważyła Wiktoria. Ciągłe układanie rządków i czekanie, gdzie pojawią się nowe kulki, problemy. Też to zauważyłem. Ucieszył się trawka. Dlatego postanowiłem, że stawiam na Rila. W kuchni coś zaszurało i wynurzyła się Maria. Gdyby nie spore sińce wokół podpuchniętych oczu, wyglądałaby w miarę normalnie, chociaż trudno byłoby ją nazwać okazem zdrowia i szczęścia. W drżących dłoniach trzymała pędzel. Z niepokojem czekaliśmy, co teraz zrobi. A jeśli wbije go sobie w serce? Postanowiłam sporo zmienić w swoim życiu. Milczeliśmy, zastanawiając się, czy się cieszyć, czy wzywać pogotowie. Maria podeszła do ściany i szybkim ruchem zamalowała oba niebieskie kleksy. Wykreśliłam górę z mojego życia. Oznajmiła, a nam wszystkim spadły z piersi ogromne ołowiane bryły. 7 lutego. Maria powoli wychodzi na prostą. Prawie już nie płacze i najważniejsze, że skończyła z chorobliwym pałaszowaniem. Pościeliła nawet łóżko i wywaliła do śmieci wszystkie drobiazgi z Ikei. A kiedy zaczęła znowu nosić swój fioletowy, artystycznie dziergany sweter oraz ogromny wisior z symbolem słońca, uznałyśmy, że możemy na chwilę wyjść z domu. Nic złego sobie nie zrobi. Milena pobiegła na egzamin, pierwszy w tej sesji, Wiktoria do spożywczego i cukierni za rogiem, a ja wyruszyłam na poszukiwanie budki telefonicznej. Muszę wreszcie zadzwonić do rodziców i podać im swój nowy adres, powiedziała mamari. A może nie będę musiała, bo po prostu wrócę. Witana niczym marnotrawna córka. Tato? Zaczęłam i umilkłam. Słucham. Odpowiedział głosem suchym jak piaski Sahary. Chciałam powiedzieć, że żałuję swojej ucieczki i że chętnie wrócę do domu, swojego pokoju i znajomych mebli. Chciałam, ale przecież nie powiem tego tak wprost, więc zaczęłam następująco: Mieszkam u koleżanek w Krakowie, podam ci adres i numer telefonu. Nie trzeba. Zgasił mnie tata. Skoro wybrałaś takie życie, odcięłaś się od nas. My odcinamy się od ciebie. Aha, powiedziałam tylko. Rozczarowałaś nas, Wisławo, zmieniając kierunek, ciągnął, a swoją wyprowadzką rozczarowałaś nas podwójnie. Ale jesteś dorosła i musisz płacić za swoje błędne decyzje. Skoro wolisz melinę i podejrzane towarzystwo, trudno. I odłożył słuchawkę, zanim zdążyłam mu wyjaśnić, że wcale nie wolę. Wyglądasz, jakby ktoś ci włożył do butów dziesięciokilogramowe odważniki, zauważyła Wiktoria. Dzwoniłaś do domu? No, odburknęłam, nie miałam siły rozwijać wątku. Dlatego właśnie tak rzadko dzwonię do swojej mamy. Odezwała się Wiki. Wieczne rozczarowania. A od zeszłego roku to rozmawiam z mamą tylko o pogodzie i cenie nowalijek. Co się wtedy stało? Zapytałam bardziej z grzeczności niż z ciekawości. Naprawdę chcesz wiedzieć? Ja chcę. Wyraziła zainteresowanie Milena. Ty już słyszałaś? Ale chcę jeszcze raz zawiśnie, która jest tak przybita, że sama nie wie czego naprawdę chce. Ale to długa historia, macie czas? Zgodnie kiwnęłyśmy. No to włączam taśmę.